O. Witajcie, drodzy Pumowie, Kmiecie i inne bestyje na naszej, że dotrzymujecie, dziękujemy, że dotrzymujecie nam kompanii w naszej biesiadzie. Otóż dzisiaj będzie mała podróż z biegiem czasu wstecz, ale wyłącz. Wszystko jest okej. Tu mieliśmy, no niestety, to jest przyszłość, widzimy, czy przeszłość? Przeszłość. Widzimy przeszłość, ale dobrze widzimy. Tak. Czyli dobrze, bo my się dziś przenosimy w przeszłość. Dzień dobry, Prymus, witamy. Cześć, Patrycja, Diego, Kuba, Pawlak, zero szacunku dla widza. Włączyłem dokładnie o 17:10, tak jak było ustalone. Proszę tutaj mi to nie szkalować, że jest zero szacunku. Jakie? A to my tu nie mamy pomidorów. My mamy prawdziwe kiszone ogórasy. Tam zapytali, bo koleżanka jest w UK i zapytali, aha, czy wszystko w UK spoko. Więc pomidory są na wagę złota, ale u nas też 25 zł za kilogram w Lidlu, no przecież to się kogoś... Mamy prawdziwe ogórasy nakwaszone. Tak? Dobre są, już próbowałem. No. Mamy ogólnie tu dużo różnych rzeczy, które będziemy w międzyczasie degustować. Biesiadować będziemy. Biesiadować, dzisiaj biesiadujemy i czytamy przepisy z dalekiej przeszłości, gdzieś sprzed 100 lat, nie? Jakoś tak? 1860 rok. 1860 rok, to znaczy, że same przepisy są mi jeszcze starsze. Szlafrok jest satynowy, tak? Dziękuję. A więc jest wręcz bonżurka, Kubuś. Dziękuję. A koszula jest lniana, żeby nie było. Naturel, słuchajcie. Wszystko jest naturel. Słuchajcie, ta kiełbacha, tutaj mamy do smarowania kiełbachę i słuchajcie, imć Maciej, mój kum, naparzał wielkim młotem, grzmocił mięso leśnego dzika. O, Anna, dzień dobry, witamy, mój rozmiar. Żeby to mięsiwo było odpowiednio przydatne do spożycia. Przepraszam, nie skupiłem się w ogóle na tym, co on mówił. To po co ja to mówię do nich ewidentnie? O Boże. Ewidentnie do nich, tak. Lniana tego nie wyprasuje, ale ja wiem, ale to nie trzeba tego prasować, bo to... Kauflandu za 7 zyla? A ten szlafrok czy pomidory? Nie, pomidory. Wracamy co do... wy handlujecie pomidorami tutaj? To jest przebyt pomidorów uskuteczniony? Ale ja chciałbym zobaczyć, wiesz co, ten pomidor za 7 zł z Kauflandu musi być przepyszny. W sensie to pewnie będzie woda i czerwona skórka. No ale to mówmy się, te pomidory generalnie nie są dobre. No, no teraz już nie. Zdarzają się, że można kupić dobre. Tutaj na przykład u nas przywożą z pola pomidory, warzywa, ale to prywatnie ktoś przywozi samochodem. Czyli z Krakowa? Nie. Tam się na pole wychodzi, nie na dół. Nie wiem. A nie. To jest zupełnie osobna kwestia. Nie, pole to pole. Mam na myśli tam, gdzie się coś sadzi. Tak? Ja się zastanawiam, czy w ogóle u nas w okolicy można kupić pomidory nie z Siechnic. Bo one wszystkie są kurwa z tych Siechnic i one wszystkie smakują tak samo, czyli jak woda. Mają tylko trochę różny wygląd. I tak naprawdę najgorsze jest to, że w tych wszystkich Lidlach i tak dalej, nawet w większości zieleniaków w okolicy, te wszystkie są z tych Siechnic, nawet w lecie. I one dalej nie są lepsze, bo przecież czemu mają być lepsze, skoro hodowane dokładnie w samych warunkach pod tą samą szklarnią, czy w zimie, czy w lecie. Są identyczne. Nie ma żadnego znaczenia. No to prawda. A do tego jeszcze wcale nie są ekologiczne. No tak, no bo używają prądu w ilościach przemysłowych, a skąd ten prąd? Spalenia węgla, tak? Czy nie? A węgiel nie jest ekologiczny? To dinozaury są. Nie. Dinozaury były ekologiczne. No one były, tak? Czy to dinozaury są z ropy? Z czego jest? Węgiel jest z roślinek. Faktycznie węgiel jest z rośliny. No nieważne, dinozaury. Ale tak czy owak spalanie paliw kopalnych, żeby wyprodukować pomidory... To jest dobry biznes. Umówmy się. Takie dobre pomidory. Najlepsze pomidory, jakie są, to są te bycze jaja. Sorry, bycze serca. Wiesz co, są takie mięsiste. Każde pomidory są dobre, jeśli nie są... jeżeli nie są niedobre. Ale jakby plantacja pomidorów z Siechnic chciała nas sponsorować, to nie powiedzieliśmy takiego. Ale najczęściej dobre pomidory można u nas kupić te małe koktajlowe. Tak, one są tego rodzaju. One są po prostu one smaczne. Najczęściej, bo zdarzają się też takie bez smaku. Ale najczęściej smakują jak pomidory. Przynajmniej ja wiem, ja mam określić na 70-80% trafności. Jak kupujesz koktajlowe, że będą dobre. Tak. I to tak. I dlatego ja zazwyczaj kupuję te małe. Są po prostu smaczniejsze. Ciężej się tylko na kanapeczkę kroi. Tak. Ale moi drodzy, ale my tutaj mamy wszystko takie tradycyjne, ekologiczne. No malinowe, skrobniowe. Cytronek, czy wam interesuje? Zaraz nam wpadnie mafia cytroneksowa tutaj.
Będą krzyczeć o drzwi, w imię Siechnic, i po prostu dostaniemy łomot. Nie wiem, o co chodzi. Citrona to jest firma ta z Siechnic, która robi te pomidory. Tak się nazywa ta firma. No. Oj, nie podpadajcie. Ale jesteśmy chętni na sponsoring i wtedy zmienimy zdanie, obiecujemy. Tak jest. Dość sprzedajnie, żeby tak nie jest. Było. Tak jest. No, że w ogóle nie będziemy się będziemy z tym kryć. Tak jest. Pieniążki. Dostaniecie z tych armat. Tak, oni mają armaty przeciwburzowe do rozganiania chmur. Autentycznie strzelają po prostu z armat do ten. Stream prosto ze szklarni, tak. Jak się smażymy, bo nas tam. No, dobra. Stream ze szklarni. O. No, byłoby stream ze szklarni. Moglibyśmy, wiesz, być topless. Ja już prawie jestem dzisiaj, tak? Tu macie, oglądajcie sobie. Jak założyłem samą koszulę, to wyglądałem jak Maciej ze wsi. No bo oni mają armatki przeciwgradowe. Normalnie napierdzielają w chmury, żeby je rozgonić, żeby grad nie niszczył szklarni. Autentycznie coś no takiego. To nie jest na wypadek. Czesi na to narzekali w ogóle, że u nich to aż słychać. Ale co ciekawe, przecież mi się wydawało, że niedaleko my się jak nic tutaj mieszkamy, a nie słyszę tego. Możesz ogłupem dam. Ale za to na jego dnie widać. A widać w nocy, tak, no, to wiem. No, ale to wiem. Słychać to nie, to co ty? Znaczy, czego by nie chciał wiedzieć? Dzięki twojej klaty, o tym chodziło. Ale co wy, to jest bardzo praktyczna klata, bo jak na przykład chcemy podkręcić temperaturę programu, to wystarczy, że kędziory mu zerwiemy. Ojej, aż mnie zabolało na samym myśl. I wtedy poszłoby już po trupach. Wasz szklarni topes, nie chcą nas oglądać szklarni topes. Nawet nie wiesz, że chcesz to zobaczyć. Na co nie wyobrażasz, jak bardzo chcesz to zobaczyć. Dokładnie. To jest, proszę cię. Nie pestycydy nakurwiają armatkami, tylko strzelają do chmur gradowych. Nie. Ale przecież jak to w szklarniach, to co by pestycydy w powietrze strzelać bez sensu? Prawda, przecież tam mają system bez sensu. Na pestycydowania z no, góry. To wszystko jest, to idzie z wodą, to jest to hydroponiczne jest, nie? Wszystko. Tak, teraz ciekawe czy ten, teraz taka... Ten rozwój widać, widać. Tak, no światło z Siechnic widać, ale właśnie dziwi mnie to, bo ja nie słyszę strzelania żadnego. Paweł nigdy nie widział. Paweł ma jedno nie oko. Nie no, widziałem właśnie. O, Wojek, dzień dobry. Widziałem, mówiłem wcześniej przecież, że widziałem, widzę światło, ale nie słyszę. Tak. O Boże. Bagi, no, dokładnie tak, mów mi Ridge. Że jak się nazywa jakakolwiek postać z dynastii, ja kojarzę tylko Ridge'a. Ja kojarzę tylko Alexis. Alexis, no i jej mężem był Ridge. 16 razy ten sam. Oni się chyba rozwodzili, ona co chwilę miała młodszego, ale wracała do niego. Bo miło się ja mówisz o tym takim, tym całkiem siwym tam? No tak. On był, ja go pamiętam jako głos z Aniołków Charlie'ego. No tak. Z tych klasycznych Aniołków Charlie'ego. Kobiety mają ptaków na mieście. To była moda na sukces. Faktycznie dynastia, bo mieliśmy dynastię z modą na sukces. Co było w dynastii? Nie no zaraz, no to faktycznie popieprzyło ci się. Jaki Ridge, kurna, jaki Ridge w dynastii? O czym ty mówisz? Nie wiem, bo ja żadnego Boże, z tej rzeczy... Boże, na sukces popieprzył z dynastią, serio. No, a myślisz, że to była jakakolwiek różnica między tymi dwoma serialami? Nie wiem. Ja myślę, że to było jedno uniwersum. Wiesz co, możliwe, nigdy mody na sukces nie oglądałem. Chociaż dynastię? Wiesz co, też nie oglądałem, ale oglądałem tak kątem oka, bo nie dało się nie oglądać. Wiesz co, jak były dwa kanały w telewizji i to bez przerwy leciało, i to w takim prime time'ie, no to kurde... Ja myślę, że najwięcej o modzie na sukces odejmie Patynko, bo nam ewidentnie podpowiada informacje. No zaraz opowiedzą całą fabułę w międzyczasie, jak my będziemy się zajmować czymś innym. Dokładnie. Słuchajcie, bo my tutaj w ogóle tak chcieliśmy zrobić taki wstęp do biesiady. Kontynuuję, zapomniałem. Kontynuuj. Majtek nie ubrałeś. Tak. To nie, już nie ubieraj. Słuchajcie, i tutaj imć macie. No, wiesz co, to pasuje jak trąba do nosa. Nie mamy fajek. I ja chciałem powiedzieć, że tutaj mamy mięsiwo. Szmalec. Słuchajcie, czy ktoś, kto je szmalec, to jest szmalcownik? Czy nie? I tutaj mamy mięsiwo i szmalec. I słuchajcie, to mięsiwo było wygrzmocone z dzikiej świni przez Macieja w naszej kuchniopracowni. I on grzmocił to mięcho takim
wielkim kilofem. Ja sobie wypraszam, nie mam nic wspólnego z panią Welman. I kuchciki płakały rzewnie, jak on grzmocił to mięcho, żeby była ta kiełbasa. I ten, ta świnia dzika, ona płakała szmalcem. I on to zbierał do wielkiej kadzi. I on to smażył z dziką cebulą. I teraz mamy tutaj szmalec z dziką cebulą. Mamy z tego dzika grzmoconego. Kum Maciej grzmocił. I mamy teraz tutaj tą kiełbachę z tego dzikiego dzika. A to było bydle takie jak żubr. Nie, to było jak żubr. On własnoręcznie je najpierw udusił, tego żubra. A potem tym wielkim młotem wygrzmocił, żeby dla jaśnie pani podniebienia było odpowiednio delikatne, ale żeśmy sobie trochę wzięli tej cebuły, tej kiełbasy i mamy. Ta świnia na pewno nie była z jasiowej piwniczki, nie, żadnej jasiowej piwniczki, nigdy więcej na wszelki wypadek. Żadnych jasiowych piwniczek. Najlepszy prymus jest to, że on nawet nie ma najmniejszego pojęcia, kto to jest Food Emperor, więc na pewno nie zrobił tego specjalnie. To ci mogę zapewnić. On jest tak antymemowy i anty rzeczy, które się dzieją w internecie na bieżąco, że na pewno nie wie, co to było. Młot 22 cm, dokładnie. 22-centymetrowy młotek do zabijania prosiaków. Nie, on miał nie 22-centymetrowy, nie. On 2,2 metra. On miał, nie, to sam trzon miał obwód, nie, średnicę, nie, promień 22 cm. To był taki młot, że jak grzmocił tego naszego dzikiego dzika tym swoim młotem, to przypadkiem też utrącił jednego kuchcika. Do zabijania loszek. Dokładnie, ten młot jest do zabijania loszek. Co prędzej. A czy ta promień jeszcze tam dorzuć. Ale w ogóle, bo mi się tu spotkaliśmy. Obwód jest ważny, to prawda. Ważniejszy niż długość, mi się wydaje. Ale jak ma promień tyle, no to będzie jeszcze większy obwód, tak? No tak, no promień. Jeden na loszki, drugi na kuguary, zrujnowane dokładnie. Nie, no my tym jednym młotem grzmocimy każde mięcho. I szczerze mówiąc, gdzieś jaśnie pan nam zniknął. Jaki jaśnie pan? No jaśnie pan, bo byśmy to mięcho grzmocili dla jaśnie pani. Jaśnie i ten... pan jest pod łóżkiem. No właśnie. Czy to nie ma coś w związku z tym młotem? Czyli też mówię, że ta kiełbasa jest... Czy chcemy... Nie, no aż tak daleko to się nie posunąłem. Nie. To jest dzika świnia. I przy tym zostajemy. A pan... Nazywała się Dorota. Kto? Ta świnia. Dlaczego? No oni będą wiedzieli. Ja nie biorę w tym udziału. Paweł się za przeterminowany tofu, nie? Nie, Paweł się za to dzisiaj naczytał tej książki, którą będziemy zaraz czytali. Ale mięcho grzmocimy ostro. Szmalcem płakało. Nie, ale też, żeby nie było, ma też nowe leki, więc to są na pewno jest dobrze. Szmalcem płakało. Zaraz zrobił ci screena tego, jak to zrobiłeś o tym. Jakiego screena? Ja nie robię tak, ja robię tak. No dobrze, wiesz, że spokojnie. Ale co? Nic. W ogóle zero manipulacji, tak? Spotkaliśmy się dzisiaj, bo dostaliśmy od naszego wspólnego tutaj przyjaciela. Jak to się nazywa? Dostaliśmy książkę. To jest reprint książki 365 obiadów. Pani, czekaj, jak ona się nazywa? 1860 roku. Tak. Ona się nazywa Lucyna Ćwierczakiewiczowa. To jest Lucyna Ćwierczakiewiczowa i pani była jakąś, że tak powiem, pisała książki kucharskie. Ta konkretnie jest napisana w taki sposób, że na samym początku jest kalendarz. Na wszystkie miesiące ona ma z podziałem na dni, każdy jeden miesiąc ma na potrawy, które sugeruje, można byłoby jeść. Także to jest bardzo spoko. Możemy... Słuchajcie, i te przepisy są fajnie napisane i są bardzo takie żywe, dzikie i wykwintne. Tak, i po prostu niektóre opisy są tutaj fenomenalne, więc poczytamy niektóre, będziemy sobie losowo otwierać i czytać. Tak, a jeśli wy chcecie, żebyśmy coś znaleźli w tej książce, to dawajcie nam znać. Tak, albo może chcecie, nie wiem, datę swoich urodzin, co by proponowała na waszą datę urodzin. Kiełbasy wędzone dymem ziołowym. Tu mam znaleźć? Nie, myślę, że to jest to, co się najadłeś. Nie, jeszcze nie zacząłem. Jakby
To są niektóre fantastyczne. Mój znajomy ostatnio był w Holandii. Ona była kulinarną celebrytką wtedy. Nie planujemy. Znaczy wiesz co? Myśleliśmy, czy kiedyś nie ugotować takiego jakiegoś z jej przepisów, ale na razie chcemy, jak to się nazywa, poczytać po prostu z ciekawości niektóre przepisy, bo są fenomenalne. Ja przejrzałem różne. Wolimy prosiaka grzmocieć młotem. Tak, czekaj, bo tu proszę o 3 listopada. Co 3 pani, listopada, proszę bardzo. I 4 grudnia, zaraz zobaczymy, październik. Możecie listopad. Swoje daty urodzin podawać. 3 listopada, otóż, ha! Dobrze się zaczyna. Pierwszym daniem na 3 listopada jest zupa pomidorowa z ryżem. Banał, ale może nietypowo zrobione. Zobaczymy. Potem mamy polędwicę z masłem sardelowym. Czytam akurat ten przepis, wyglądał naprawdę spoko. A potem kapusta słodka faszerowana i kaczki pieczone z jabłkami. No to klasyka. To jest dobra to klasyka. No to dawaj, czytaj jakiś przepis, ja przeczytam następny. Może być z tej daty. Lecimy najpierw tą datę, potem następną. Tak, to poczekaj, dobra, to 3 listopada, to ty sobie przeczytaj. To potem nam się będziecie musieli przypominać, bo to tam przelatują nam te daty. Tak, zupa pomidorowa z ryżem. Zobaczmy, czy tu jest, na której stronie będzie zupa pomidorowa z ryżem. Skomplikowana sprawa. Jest tutaj, bo to proszę cię, kompoty. Leguminy. Leguminy. Co to jest legumina? Wiecie, co to jest legumina? Leguminy. Wiecie, co to jest legumina? Jak wiecie, to napiszcie, bo ja nie wiem. Jak za bardzo grzmocisz młotem mięsiwo i wtedy legumina też tego wychodzi. Jezus Maria, ja bym znalazł. Zupy postne? Myślisz, że to będzie zupa postna? Nie. Ha. Pomidorowa? Może być postna, jeśli tylko się składa z pomidorów i wody. Zupa pomidorowa, strona 78. Bardzo cię proszę. Szukamy. Jedziesz. Dobra, się dowiemy, jak się robi zupę pomidorową według pani Świercza dla Likówny. I tak, wieku ona była celebrytką tamtego czasu. Ale czy my tu już będziemy biesiadować? A możesz, oczywiście. My mamy taki rustykalny chleb tutaj. I posmaruję to szmalcem, którym płakało to biedne stworzenie grzmocone młotem. Gotowana kaszka kurydziana, to jest legumina? Bardzo możliwe. Legumina to jest deser. Właśnie tu są, nie wiem czy to są tylko desery. Ale to chyba bo... na słodko, nie? Tak, bo ja tu widziałem leguminę w wersji z wołowiną, więc nie jestem pewien, czy to będzie na słodko. I tu ten szmalec z kładem. Tak. A nie z kaszy manny? Nie wiem, być może... Wiesz co, zaraz wrócimy do tych legumin i sprawdzimy, co to w ogóle jest. Kładę ten szmalec. Dobrze, no to przejdźmy tutaj, bo to... O! Okej, okay, zupa pomidorowa, przepis numer 15. Jedziesz. Ugotować, jak zwykle, dobry rosół. Wziąć na 6 osób 12 sztuk średniej wielkości pomidorów. O. Przekroić na kilka części, włożyć w rondel z łyżką masła i dusić z pół godziny, podlewając rosołem. Mhm. Przefasować przez rzadkie sitko, rozprowadzić rosołem i podać z ryżem lub grzankami. Mhm. Ha, grzankami w kostkę na maśle smażonymi. Zupa ta powinna być gęstawa sama przez się. Trzeba brać dużo pomidorów, które w lecie są mało kwaśne. W zimie i później w jesieni, kiedy są kwaśniejsze, można namoczyć kawałek środka bułki w rosole i przecieć razem z pomidorami, a będzie gęstszą. Tę zupę po amerykańsku dają, sypiąc drobinę kajeny i zaprawiając łyżką mąki kartoflanej. Ciekawe. Czyli to jest zupa z takich przecieranych... smażonych na maśle pomidorów. A ja w ogóle słyszałem kiedyś, że faktycznie jest tak, że robi się pomidorówkę smażąc pomidory na maśle. Ona ma wtedy taki inny smak. Zobaczymy. To dawa na następną. Nie wiem, następną datę chcemy, czy następny przepis? Możemy sprawdzić, czy to jest legumina. Według pani świeczy winku. Dajesz. Przepis na leguminę czytaj. Tak, no to sobie już czytał, ja tylko znajdę gdzie jakąś leguminę. Wy przypomnijcie swoje daty. Tak. To za chwilę. Leguminy zimne czy leguminy? Pierwszą z brzegu. Okej, okay, to na leguminą jest naleśnik. No, ale nie chcemy naleśnika. A legumina... to jest... Może wróćmy do tego, bo tutaj w dziale pod leguminy mamy naleśniki, kluseczki. O, tu będzie chyba coś klasycznego. Legumina parzona albo legumina orzechowa w formie tortów? Legumina chlebowa? Legumina z maku? Kartoflana? Jezus Maria, co to jest? Czekaj, a czy to nie jest odpowiednik tych brytyjskich... Puddingów. Puddingów? To jest budyń z bułki również, pyza, omlet jest rodzajem leguminy według pani. Czy legumina nie jest po prostu czymś według nich, co się... trzeba najpierw wymieszać i potem się na przykład coś z tym robi? Czy to nie będzie legumina w tym wypadku? Bo też są tu suflety.
No suple, no, ale lody. To są, bardzo szeroko. I tak. To wszystko w leguminach. To jest tak, a w leguminach zimnych masz lody podawane. Okej, w leguminach zimnych są lody podawane na gorąco. Ja myślę, że tutaj mamy coś. Mleczko ryżowe, mleczko legumina wiosenna. Zobaczmy, co to jest. 343. Poziomkowa. Przeczytaj jakąś leguminę, zobaczymy, co to jest. Ja sobie zrobię. Ja tu zapamiętałem 4 grudnia, zaraz Patrycja przyjdzie do 4 grudnia. I zobaczymy, co ci tam się ten. A ja sobie zjem kromeczkę ze smalcem. Odchrząknij. Legumina wiosenna. Zagnieść kruche ciasto z kwaterki mąki. Ktoś wie, co jest kwaterka? Nie, ja nie wiem. Ćwierci funta masła, jednego żółtka, łyżki cukru, wygnieść dobrze. Rozwałkować na grubość tylca noża. Czy tylec noża to jest? Ta druga chyba grubsza część, ta przeciwległa, ostrza. A, okej. Okay. Czyli równoległa. Czyli tak cienkie. Rozłożyć na blachę podłużną i bez smarowania upiec w wolnym piecu do rumianego koloru. Gdy wystygnie, posypać ciasto gęsto surowymi poziomkami, malinami, gotowanymi z cukrem wiśniami lub agrestem bez soku i pokryć sztywną pianą z 6 białek. Wymieszaną z 0,5 funta przesianego cukru i wstawić na 15 minut w piec, aby z wierzchu ogień złapał. Wtedy, póki gorące, pokrajać ostrym nożem na kawałki, podając następnie na zimno. Czyli kroić póki gorące i podając na zimno. No. Widzisz, definicja leguminu to jest słodkie potrawy mączne lub jajeczne. Bardzo szerokie pojęcie. Bardzo, się, tak. Bardzo szerokie pojęcie. Tak, czyli legumina to nie jest jedna potrawa, tylko grupa potraw. Okej. Okay. No to się domyśliliśmy, czytając cały ten dział. Podsumowanie. Ta książka się rozpada, bo ona ma swoje lata. Tak. Ona jest z połowy lat 80. Wtedy to. No co tu mówić? Kiepsko to wyglądało. I z papierem, i z klejem. Przeczytaj 4 grudnia, co proponują. Na samym początku będzie książka. 4 grudnia. Miesz styczeń, marzec, to będziesz miał po kolei. Nie, to jest dobry smaczek. Czwarty grudnia. Tak, to jest bardzo szeroka grupa tych potraw, patrząc po tym, co tutaj mają. Szlafroczek mi się nie skurczył, tylko mi się otwiera. Zupa pomidorowa, polędwica z kartoflami, pączki zaparzone, czyli ptysie z szodonem. Co? No. Podejrzewam, że chodzi o jakiś rodzaj kremu. No, ale dobrze, zobaczmy te pączki z szodomem. Pączki. A to tam jeszcze jest? Zupa pomidorowa znowu. No. Polędwica z kartoflami. W ogóle, czy się u was mówiło kartofle czy ziemniaki? Bo chyba jak z zachodu to kartofle, tak? Bo to z niemieckiego. A jak tutaj ze wschodu to ziemniaki, nie? Czegoś tak. Pączki parzone. Dobrze, zobaczmy te pączki. Ale ptysie, no to są po prostu ptysie, podejrzewam, z nadzieniem. Ja jestem tutaj ciekawy tego mięsiwa. Dobrze. Polędwica z kartoflami. Tu pączki chcą. Pączki chcą. Patrycja, te pączki daje urodziny. No dobrze, okej. Okay. Pączki zaparzane, czyli ptysie z szodonem. Czyli, bo to oni mówią na ptysie pączki zaparzane. Mhm. Ciekawe. Pączki zaparzane. Okej, okay, już patrzymy. Chciałem gdzieś zapisać sobie pozostałe daty, które wy mówicie, ale nawet nie mogę znaleźć długopisu. To zaraz będą nam przypominać, spokojnie. To będzie się przypominać. Następny pamiętam, że z 10 lipca to dojdziemy do tego. Ale to czekaj, bo to teraz nie dość tego, że trzeba znaleźć te pączki, to trzeba jeszcze w odpowiedniej grupie je namierzyć. Może będą w leguminach. No pewnie tak. Myślę, że nie. Paszteciki, pierogi. No w ogóle te strony też powinny być umieszczone tam w tym, jak to się nazywa? Strasznie trudno tu się odnajduje te potrawy, wiecie? Straszny bajzel. Pierożki, nie? Nie, baranina to zdecydowanie. Znajdziemy zaraz, no to jest proces. Ja sobie zjem jeszcze kromeczkę, póki szukasz.
Jedz szmalcyku, który szmalczyk to jest po prostu płakał, zmocony, dzik. Tutaj szmalczyk z Dorotki. Tak, dobrze mówiłem, w leguminach. 326. 326. Już patrzymy. 326. Mamy. Pączki parzone. Bardzo długi przepis. Pączki parzone, ptysie. Ćwierć funta masła. Kwaterkę wody i łyżeczkę od kawy cukru zagotować razem. Gdy zawrze, zdjąć z ognia. Wsypać 10 łutów mąki. Ktoś wie, co to są łuty? Łutów mąki i wymieszać dobrze. Postawić znowu na ogniu, trzymać literalnie 4 minuty, mieszając ciągle, aby ciasto nie przywarło do rondla. 4 minuty. Czy to jest... Mieszając ciągle, aby ciasto nie przywarło dobrze. Zdjąć z ognia, wbić natychmiast w ciasto jedno jajko i doskonale wymieszać, następnie wbić jeszcze 2 całe jajka, dobrze mieszając. Czyli najpierw jedno i wymieszać, a potem jeszcze 2 w trakcie mieszania kolejnego. Dobra, ale czyli to, że one są parzone, to one po prostu były robione w garze, były podparzane wcześniej, coś takiego, okej? Okay. Gdyby się ciasto okazało zanadto gęste, wbić jeszcze pół jajka. Teraz wykombinuję, jak wbić pół jajka. Lub bardzo małe całe. Przekonać się można o gęstości ciasta, biorąc na łyżkę kawałek wielkości jajka. Jeżeli się nie... To jest jakaś absurdalna ilość. Jeden łód to warto, jeden łód to było między 10 a 50 gramów. Podejrzewam, że jakoś miarkę do tego... Zakładam, że musiała być jakaś miarka, bo to była jakaś ćwierć szklanki albo czegoś takiego. Uh-huh. Około 12 gramów. Przekonać się można o gęstości ciasta, biorąc na łyżkę kawałek wielkości jajka. Jeżeli się nie rozlewa i nie zostaje na łyżce, lecz spada całym kawałkiem, to dobre. Posypać stolnicę z lekka mąką, położyć 1/4 część ciasta, znowu posypać mąką, żeby nie przylegało ani do stolnicy, ani do rąk. Pokrajać na kawałki wielkości cala, uformować gałki okrągłe, układając je na podłużne paski papieru. Posmarowane fryturą. Fryturą, to będzie pewnie jakiś zwykły olej? Pewnie tak. Powinien być słowniczek, co to są za rzeczy na początku. Mm-hmm. Możecie szukać, macie tutaj zadanie, co to jest frytura. Ale frytura, teraz wiemy, co to jest, tylko co to wtedy była frytura. W szerokim rondlu mieć najmniej 2 funty gorącej frytury, którą należy spróbować ośrodkiem chleba. Jeżeli chleb rzucony zaledwie, otacza się perełkami i drży, to frytura dobra. Czyli tak sprawdzaj temperaturę, no nie mieli termometra jak sprawdzić, więc faktycznie. Ale do dziś są takie triki, wiesz, z mąką, odpowiednia temperatura. Teraz się sprawdza szklanką wody, jak masz fryturę. No teraz to są takie urządzenia, że ci pokazują dokładnie temperaturę, ale... No i to nagrzewasz, bo to jest tak, że nagrzewasz garnek oleju i wlewasz na szklankę wody i wiesz wtedy, czy jest dobra temperatura. Nie namawiamy do tego. Nie namawiamy, mówię to wprost. Żeby nie, potem nie było. Tu nie było, że bo zagotowani mi kazali sprawdzić temperaturę oleju wodą. I teraz patrzcie. Tak jest. Lecimy dalej. Odstawić rondel z ognia na brzeg komina, umoczyć papier z gałkami w fryturze tak, aby odeszły od papieru i powoli zwiększać gorącość tłustości. Co kurwa? Stawiając ją na coraz większym ogniu. Ale widzisz, my zmieniliśmy nasze miary i wagi, a oni nie. Dalej mają te funty, stopy, cale i inne takie. Gdy pączki się zrumienią i zrobią suche, osączyć dobrze na łyżce durszlakowej i układać na serwetę, posypując póki gorące cukrem z wanilią. Z jakim cukrem, tak? Nie z cukrem pudrem. Nic tu nie piszą o pudrze, aczkolwiek może to było oczywiste. Może to być. To właśnie zakładam, że tu niektóre rzeczy są oczywiste dla nich wtedy, a dla nas nie. Mm-hmm.
To samo ciasto można układać na blachę masłem posmarowaną w formie obwarzanków dużych, okrągłych lub podługowatych, a będą ciastka parzone cukiernicze. What the fuck? Jak to zjem, to zwiększę sobie tłustość. No ja właśnie powiem ci, że zajadam tutaj ten smalec i mi się tłustość czuje jak zwiększa. Ale kiełbachy nie grzmociłeś jeszcze. No zaraz sobie wezmę, ale to jest temperatura tłustości się zwiększa, więc robi się tu gorąco i tłusto. Po wyjęciu z pieca, póki gorące, posmarować lukrem przeźroczystym. Patrz, jedyne praktyczne przepisy. Tu się odnosi do jakiejś... Odnosi do swojej innej książki pewnie. Który a to Franco, to było pierwsze lokowanie produktu takie swoje. A kup drugą, bo nie jak lukier zrobić w frajerze. Który w tej chwili uschnie, gdy cienko piórkiem smarowany. Podając te pączki, czyli ptysie, na leguminę bez lukrowania posypać cukrem i podać do nich szodo lub sok. Szodo. Czyli to jest coś do picia. Co? Szodo to jest coś do picia. Szodo to jest do picia, no ciekawe. Bo co? Podać do nich szodo lub sok. Czyli to jest do popijania. Zakładam, patrząc na to, jak w tej książce są niektóre przepisy opisane, zakładam, że szodo to jest rodzaj alkoholu. Też mi tak przyszło do głowy, ale to dlatego, że cię z szotem kojarzy. Nie, 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 prawda? To dlatego, że przepis na jajka majonezie się kończy podać z wódką lub z dziecią. Dobra, Następna data jaką? Dieku, jaką ty tam miałeś datę? Listopad któryś. A ja tymczasem zagryzę szmalcem, którym płakał dzik, rąbany młotem. Gęsty, słodki piałek. Co? Okej. Okay. Czyli nawet nie alkohol, tylko widzisz. Gęsty, słodki sos. Okej. Okay. Mhm. Dieku, co to było za data? Mów mi. Mówiłem, żeby zapisać, bo teraz nie będzie. 10 lipca. Wiedziałem, że coś na L. 10 lipca. Spoko, po kolei. No, no, no. Gdzie to jest, kurde? Czerwiec, to będzie zaraz lipiec. 10 lipca. Otóż menu na twoje... Pamiętaj wybrać sobie jeden przepis z tych, które ci przeczytam. Aha. A to najpierw sprawdzimy, co to Kuba napisał. Sporządzany z otartych z cukrem żółtek, rozstrzepanych na ciepło z mlekiem lub winem, z ewentualnym dodatkiem skórki cynamonu pomarańczowej. Do gorących gesel podawany jest gorący i spieniony. Ha, to jak ja. Okej, okay, nieważne. Ale łasuchy z nim byli. No. To dobra, teraz przepisy. Się nie dziwię, że tak zęby tracili. Przepisy na 10 lipca. Pierwszy. Zupa z czarnych jagód z kluseczkami. Uh-huh. Drugie. Wątróbka cielęca duszona. Uh-huh. Polędwica z kartoflami. Uh-huh. I ciastka z wiśniami. Uh-huh. Wybieraj. Ciekawe. To jest w ogóle, ja się zastanawiam, bo to są raczej przepisy robione pod jakiś duży dom. W sensie, że wiesz, bo tu na przykład jest na środę proponowany bigos, a na czwartek już masz kompletnie inną potrawę. Więc to jest raczej tak, wiesz, jak masz wątróbkę, polędwica. Dobra. Wiesz, to zależy ile posiłków dziennie jadłeś. Polędwica z kartoflami. Szukajmy, gdzie co to może być. Kartofle zakładam, że... Polędwica, jedziemy. Tak. To nie będzie w leguminach. Podejrzewam, że nie. Zwierzę, albo wątróbka. Na lotnisko? A gdzie lecisz, Woja? Gdzie jedziesz? Co się dzieje? Gdzie na lotnisko? Opowiedz mi. Zanim uciekiesz, to opowiedz mi wszystko. No. Albo napisz SMS-em, to przeczytamy ludziom potem. Polędwica? No, możesz tak w trakcie biesiady na lotnisko lecieć, wiesz co? Mam tu wątróbkę gęsią duszoną. Tam to nie było, tak? Albo co? Polędwica wieprzowa. Dobra, polędwica. Mam polędwica wieprzowa. No, albo na wątróbkę, zmieniłem zdanie. Powiedział polędwica albo wątróbka, więc... Aha. Albo można potraktować, że woli jednak wątróbka. Dlaczego będzie u nas? Gdzie on leci znowu? A zapraszamy, zapraszamy. Tak. Słuchajcie, jak ktoś ma ochotę wpaść tutaj na naszą biesiadę, to zapraszamy. Może spadał ze spadochronem, dlatego spada na lotnisko. Wątróbka, fu. Może to wątróbka, dobrze zrobiona wątróbka jest przepyszna, proszę cię. Wątróbka porządna, wątróbka to jest mistrzostwo świata. Tylko musi być dobra, oczywiście. Trudno jest dorwać dobrą. Okej, no to mamy. Lecimy polędwica wieprzowa. Co jesteś? Fu, wątróbka pętem. Polędwica wieprzowa, pieczona na różnie, pieczona na rożnie, ma smak bardzo delikatny. Najlepiej przywiązać ją po nasoleniu do rożna, sznurując sznurkiem, aby była gruba i żeby dziury w niej nie zrobić. I grzmocić młotem. Tak. I polewać wodą z octem, gdyż tłustości ma sama dosyć. O, widzisz. Wodą z octem? Tak, bo tłustości ma dosyć.
Nie, okej, ale woda... A czekaj, polędwica wieprzowa to jest jedno z najchudszych mięs. No, niekoniecznie. No chyba, że... No, nie, co ty opowiadasz? Jakie najchudszych? No, polędwica... To diabelstwo jest poprzerastane przecież. Polędwica taka wieprzowa na polędwicę? Ale ja podejrzewam, że oni to polędwicę razem z... Wtedy, wiesz, wtedy była kuchnia taka, że czym tłustsze, tym lepsze. No tak. No więc ja to właśnie dlatego Kuba mówię, że ona nie jest teraz tłusta, ale być może to nie jest do końca to, o czym my myślimy, bo teraz jak kupisz polędwiczkę wieprzową... XIX-wieczne świnie, prosiaki, to były razem z mięso z tłuszczem, to było zupełnie inna kuchnia. Oni żarli cukier i tłuszcz w takich ilościach, że to Jezus Maria. Tutaj niektóre rzeczy wejdą ewidentnie do mojego po prostu słowniczka, gdyż tłustości ma sama dosyć. Na dopiekaniu posypać bułką tartą, zrumienić i polać własnym sosem. Zwykle jednak polędwica się soli i wędzi, bo szkoda ją piec. Po prostu. Bardzo jest dobra także wędzona, następnie gotowana ciasno w małej wodzie ze 2 godziny i podana na gorąco z chrzanem. No. Czyli najpierw wędzona, potem gotowana, czyli szynkę. Czyli duszona bardziej, bo mało ilości wody to duszona. Czyli ona proponuje zrobić po prostu jakąś wędlinę z tej i podawać z chrzanem. A propos chrzanu, to zaraz trzeba będzie tutaj się do niego dobrać. No, to tak wygląda. To ptysie były na razie skomplikowane. Na razie ptysie były skomplikowane, tak? Nie polewa jedzenia własnym sosem. A co? Czemu nie? Tam ktoś następny jakąś datę podawał. Ktoś jakąś datę? Ktoś jeszcze nie został tutaj uraczony przepisem? Bo ja mogę także jeszcze swoją przeczytać. Zapraszamy. 27.06. O! Ty wiesz, że tylko ja się 26 urodziłem. Sylwia, to zaraz poczekaj z tym. Sylwia, no dobra, najpierw 27 czerwca. Tak. Ja 26. Tak. Prymus to też, to zaraz wróci. O dobra, masz rację, Prymus był pierwszy, bo on tam wcześniej pisał, więc akurat trafiłem na maj, a to się tak źle przegląda, że zrobimy to 11 maja. Dlatego mamy maja. Podobne fryzury. Tak, dokładnie, dlatego macie podobne fryzury. 11 maja. Ale to nie będziemy czytać przepisu żadnego, bo Prymusa nie będzie, więc nie wybierze. Ale wy wybierzcie. Ale wy wybierzcie. Więc zaczynamy. Zupa grzybowa z kluseczkami, pierożki z mięsem, kurczęta z sałatą i naleśniki z sałatą, a gdzie jest sałata? Naleśniki śmietaną przekładane i zapiekane. To co? Na co macie ochotę? To jest pierożki z mięsem, kurczęta z sałatą, naleśniki śmietaną przekładane i zapiekane. To będzie w leguminach. Ja pierożki teraz... z mięsem, dziękuję. Tak. To będzie w leguminach? Proszę bardzo. Szukamy. Ja teraz mięsiwo będę grzmocił. Już Prymus zdecydował tam. Już zdecydowane jest. Już nieobecnie racji nie mają. Ja teraz to mięsiwo, które... A słuchajcie, ja kupiłem tutaj taki chrzan, który jak się zaciągnęliśmy przed programem, to nam łzy stanęły w oczach. To prawda. Więc ja teraz dokonam... Dokonam konsumpcji, ponieważ gdyż, no patrzcie, to jest sam, podejrzewam, że tu zaraz zejdę. Tu mamy chrzan taki treściwy. To zaraz Paweł nam tu zejdzie. Trochę się boję. Już się nawalił tego szmalcu, znaczy... Szmalcu? Kurde, gdzie tego szukać? O, paszczeciki, pierogi ruskie. Kurde, ciężko mi powiedzieć. Paweł umiera. Najgorzej, nie mogę po prostu znaleźć pierożków z mięsem. Inhalacja dobra jest. Jak u ciebie czarny przeda stream o kilka wytych. Moi drodzy, to jest prawdziwa biesiada. Już się upadło. No nie mogę znaleźć pierożków z mięsem. Znajdziemy inne pierożki. I przeczytam po prostu jakieś pierożki, bo najwyraźniej... Naciśnij sobie napis na żywo, tak to ci wyrówna. A nie są, 173. Czad wyprezentuje. Już sobie rozwiązali, bo tu można to wyrównać. O, to jest krótki przepis. Ma, książka nam się rozpada już powoli. Trzeba będzie ją
oddać. Do introligatora trzeba oddać, tak? Bo to będzie nasze narzędzie, my wrócimy z tą książką. Wrócimy z tą książką kiedyś, tak jak nie będziemy mieli znowu pomysłu na stream, to nie jest prawda, ale żeby ci było. Robią się zupełnie tak samo jak uszka do barszczu, patrz rozdział drugi. Ale co czytasz? Pierożki z mięsem. Pierożki z mięsem. Mhm. Jeżeli mięso zbyt suche, to go odświeżyć kładąc w gorącą wodę na pół godziny. Ha. No. Te same pierożki można po ugotowaniu smażyć na fryturze, a są wyborne, lub też na drugi dzień przygrzać na maśle, bo tylko na maśle odgrzewa się wszystko. I widzisz kurwa to, bo tylko na maśle odgrzewa się wszystko. To jest ważne tutaj. A wcześniej było na kamieniu gorącym, jasne. To jest wszystko na maśle, ale ten kamień masłem wysmarować, przypominam. Wszystko się według tego robi na maśle. To jest po prostu tak. Czyli co to był 26 czerwca? Ja tak? Podważam to stwierdzenie. Czy 27, przepraszam. Podważam to stwierdzenie. Ogurasa wezmę. Weź. 27 czerwca, Kuba dla ciebie. Co my tu mamy? No a co, już koniec tych pierożków? Tak, pierożków było tyle, no. Żeby je odgrzewać na maśle bądź we fryturze, bo są dobre. I mięso jak jest suche, to je w wodzie trzymać pół godziny. Dobra, 27, jedziemy. Pierwsze danie, zupa cytrynowa. No. Kołduny, marchewka z groszkiem i pieczeń barania z mizerią. Kurde, dobrze żarcie. No. Nie wiem, czy to zupa cytrynowa. Nie wiem, co to jest zupa cytrynowa. Znaczy, mam pewien pomysł, ale... Znaczy, podejrzewam, że jak krem cytrynowy, tylko bardziej zagęszczony. Więc Jakubie, jakieś propozycje, co byś chciał się dowiedzieć? Znaczy, co rozwodniony. Tak. Zupa cytrynowa. Zupa nie cytrynowa. Ty, Jakubie, ale niech będzie. Marchewka z groszkiem na haszyk, zgadzam się. Ty mieszkasz w Wielkiej Brytanii, u ciebie marchewka z groszkiem to na każdą potrawę jest, razem z fasolką, to się w ogóle nie liczy. A to nie sam groszek? Cicho, oni wszystko jedzą takie dziwne, że pewnie z marchewką również. Rozchełstałem się, ale już nie będę tego poprawiał. Ale dobrze, tak ma być, my tu jesteśmy imćkmiecie. No dajesz tą zupę. Dobra, zupa cytrynowa, szukamy zupy cytrynowej, to może być... Wiesz co? Zróbmy tą zupę cytrynową kiedyś. Tak, bo... Dobrze, teraz czytaj. Ale według tych przepisów według będzie... tego. Czasem trudno. Ale to dlatego... Sam groszek. No właśnie mówię, że sam groszek, no. To się nazywa marchewka z groszkiem na gęsto, tak? To się nazywa marchewka z groszkiem bez marchewki. Są sosy, to jest w ogóle... Zup jest 5 stron. To gdzie by ją znaleźć? Zupy postne? Czekaj. Ona może być na słodko, to może być w leguminach też. Ale bez sensu, jakby to na sam początek, to nie. No. Jeśli to jest na początek obiadu, nie żarli chyba wtedy cukru. Zupa chlebowa w ogóle, o jest chłodzianka tutaj. Teraz znajdziemy. Także imcz Maciej w naszej kuchni swoim wielkim 22-centymetrowym młotem grzmoci jedzenie, żeby było odpowiednio delikatne. I dlatego mamy tak dobre potrawy. O jest zupa cytrynowa 87. Znalazłem. Wodzianka. Czego dodałeś? Ale słuchajcie, soli. Nie wiem czy wiecie, że Amerykanie nareszcie wymyślili, jak usmażyć wodę na głębokim tłuszczu. Nie mogę już o tym grzmoceniu. Przyzwyczajaj się. Najlepsza ze śląskich zup. Okej, okay. Zupa cytrynowa. Zaczyna się pięknie, tak jak każda jedna zupa tu najwyraźniej. Jedziesz, a ja jeszcze sobie dołożę naszego chrzanu. Chrzanu, który przeczyszcza komórki mózgowe. Nosowe i mózgowe. Ty to dojedz, bo już czytam najlepiej następny przepis, bo ja muszę zjeść tego chrzanu. Ale jest dobry. Okej, okay. Zupa cytrynowa, lecimy. Ugotować zwyczajny rosół z kości wołowych. Zwyczajny. Cielęciny lub dróbek. Dróbki. Myślę, że dróbki są jakieś kawałki kurczaka i skrzydełka, może coś takiego? O, ćwierć funta ryżu odparzyć, a następnie ugotować tak, aby się rozkleił zupełnie z masłem. Rozbić go dobrze z kwaterką śmietany. Czy to jest ryż ze śmietaną? Okej. Okay. I na maśle. Do rosołu? Do zupy cytrynowej. A. Na 4 osoby wziąć sok z jednej dużej cytryny, rozprowadzić rosołem i zagotować z zaprawą.
W wazie powinny być plasterki i cytryny cienko pokrojone bez pestek. Jeżeli zupa postna, to w wazie rozbić dwa całe jaja na pianę i gorącą zupę mieszając ciągle rozebrać. Tak myślałem, to jest zupa na pobudzenie trawienia. Czyli na początek, czyli to jest rosół z sokiem z jednej cytryny, zabielany. Czyli tak myślałem, że to jest na dodatek na kwaśno przed jedzeniem, żeby pobudzić trawienie. Bo oni te ciężkie... Ale mają też jeszcze wersję postną, czyli rozbeblane jajka w środku. Aha. Czyli tak jak zupę cebulową, czy tam krzoczoskową. Krzan? Czy ktoś napisał krzan? Tak, tam był napisany krzan. Czy ty chcesz, żebyśmy na zawał zeszli? Krzan? Co to za krzanienie? Dokładnie. Kto tam był? Kto był następny? Kto to zrobił? To był następny z tych dni. Kubę mieliśmy. Chcesz... Dobra, następną datę dawajcie. Chyba chcesz twoją, jak była tak blisko. Nie no, oni tutaj czekają w kolejce, my jeszcze zdążymy. My nigdzie się nie ruszamy stąd. Dokładnie. Kto tam był następny? Paweł. A nie, tam była ta, może Sylwia. Sylwia, którą jaką ty miałeś datę? Czyli może cofnąć się w czacie i zobaczyć, co Sylwia podawała, jeżeli nie ma? Chyba, że jest Sylwia. Ja sobie wypraszam, moja ciocia ma na imię Halina i ma świetnie gotuje. 7 lutego, Sylwia, dobrze. To 3.06, dzień dobry, Anno. 7.02. Dobra, 7. Dziękuję. 7 lutego, okej. Okay. No to lecimy, 7 lutego. Co jest z tym... To może teraz ja cię odciążę. Dobrze, trochę. Dobrze, masz. 7 lutego. Masz tu po lewej. 7 lutego. Niech osoba zainteresowana słucha, co czytamy. 7 lutego czytamy. Rosół z ryżem. Ja w ogóle dla mnie największym dziwactwem były ostatnio czytałem o rosole z ziemniakami. Się zastanawiam. No jest to jest taka potrawa. Witamy. To jest taka potrawa taka miejscowa, nie? Bardziej. Bo to faktycznie tak. Ja jeszcze z bułkami widziałem rosół z ryż. Z taką, jak jeszcze rano, znaczy w tej chwili się tak nie jada, ale kiedyś się jadało na śniadanie bułkę rozmoczoną z mlekiem, nie? To niektórzy tak z rosołem potrafili jeść. Ale dobra, czytamy 7 lutego. Rosół z ryżem, sztuka mięsa z sosem cebulowym. Oj, to może dobre. Groszek zielony z grzankami i półgęskiem, pieczeń sarnia z surową kapustą i na koniec krem ponczowy. Co czytamy? Mogę jeszcze raz przeczytać, jeśli umknęło coś. Krem ponczowy, co to jest? Krem. Dobrze. Myślę, będzie w leguminach. Szukamy kremu ponczowego. Podejrzewam, że tak może być. Wszystko jest w leguminach. Wszystko jest w leguminach. Połowa tej książki jest z leguminą. Krem ponczowy, dobra. Kremy, galarety. Nie, kremy, galarety. Krem. A nie. Kremy, galarety itp. I tam jest? No jest masa innych kremów, więc na pewno ponczowy też jest. Już patrzymy. Pomarańczowy. Co jest? Jest ponczowy, ale jest żółty i biały. Ja nie wiem, który. Bo tu nie jest. Są zaraz jeden pod drugim, zobaczymy. No okej. Okay. No to lecimy. 361. Krem ponczowy będziemy czytać. Tak, i tu mamy krem ponczowy żółty i krem ponczowy biały. To ja przeczytam oba w takim razie. Zobaczymy, czy się bardzo różnią od siebie. Tak, będziemy się zrobimy na którymś z tym jedną z legumin. Czemu nie? Czytam pierwszy. Krem ponczowy żółty. 8 żółtek ubić w garnku kamiennym z funtem cukru do białości. Wcisnąć w to przez sitko 4 cytryny i ogrzać, ciągle mieszając na wolnym ogniu, a nie pozwalając się jednak zagotować. Gdy przestygnie, wlać 2 łuty żelatyny namoczonej poprzednio w wodzie, a następnie rozpuszczonej w kwaterce gorącej wody, kieliszek od wina dobrego araku. Arak, to będzie arak? No to jest alkohol oczywiście. Sprawdźcie, jaki to jest alkohol arak, jak możecie. Czy to jest to greckie coś, czy ten? Nie. To wszystko wymieszać i bić trzepaczką w chłodnym miejscu, póki nie zacznie gęstnieć. Wtedy ubić pianę z tych 8 białek,
dołożyć do kremu, wymieszać dobrze i wynieść do piwnicy. Do piwnicy? Czyli w chłodne miejsce. Chłodne miejsce. Tak, tak. To ówczesna lodówka. Po zastudzeniu wyjdzie z formy bardzo łatwo. Czy to jest taki pudding? Taki można powiedzieć, budyń, że to taki, jest jakiś pudding. Budyniowate, tak. Pudingowate coś. Z migdałem, mówi tutaj Dieku, że to okay. Jest alkohol z migdałem. Tak, myślę, że to jest odpowiedź na to, jeżeli tak, to tak. Chyba uzo to jest arak. No właśnie, tak mi się wydawało, że to będzie to. Nazewnictwo się zmieniło, ciekawe. I teraz krem pączowy, biał, cofuj, pyszne. No to jest kwestia, czy się lubi właśnie migdał, czy nie. Ja uwielbiam. Ale to nie, zaraz, uzo nie jest migdałem? To jest takie... To nie jest migdał, uzo jest tym. To nie jest migdał, to jest w gwiazdkach. Anyż. Uzo jest anyżowe. Czyli to nie jest uzo. To nie jest uzo. On mówi, no tak, no. Ja uwielbiam anyż. To jest kwestia tego, że... Ale to jest chyba jedna z tych rzeczy, które się uwielbia lub nienawidzi, nie? Anyż. Ja go zawsze lubiłem, więc ja nie ja lubię, ale akurat uzo było dla mnie zbyt intensywne. Ale bardzo mi się podobało, że zmienia kolor, jak dalej wodę. Mi bardzo smakuje. Dobrze, czytamy jeszcze aromatyczny azjatycki napój alkoholowy. Zawartość alkoholu 48% smaku anyżowym. No to, ale nie wiadomo na czym ten alkohol. Azjatycki to pewnie co? Jednak ryżówka? Ryżówka. Ale to trudno jest z ryżu uzyskać takie mocniejsze alkohole. Zazwyczaj z ryżu to jest tak... Czyli pewnie nie jest ryż, to będzie jednak będzie jakieś zbożowe. Pewnie zbożowy, tak. Albo mieszamy zboże z ryżem, też są takie. No to właśnie, z anyżem tak jest, że albo się kocha, albo nienawidzi. Dobrze, krem pączowy biały teraz czytamy. Arak jest otrzymywany przez destylację sfermentowanego zacieru ryżowego lub daktylowego. No daktylowego jestem bardziej w stanie uwierzyć. Z dodatkiem melasy z trzciny cukrowej. No trzcina cukrowa to na pewno podbija. Procentaż, no. Tak. No to właśnie tak myślałem, że to nie może być sam ryż. To by było trudne do uzyskania. Nie niemożliwe, ale trudne. Nie, bez sensu. Podobne do greckiego uzo. Tureckie raki. Raki i francuskiego po... Stis. Dieku, czego ty byś nie destylował? To byś wszystko destylował. Dobrze. Ja bym to próbował, więc to mnie nieważne. Kontynuuj. Kontynuujemy krem pączowy. Teraz biały. Przedtem czytałem żółty, teraz czytam biały. Czym się różnią? No to się dowiemy. Funt cukru. Nalać funt cukru. Tak. Funt cukru. Nalać funt. Nalać połową kwarty wody. Już się pogubiliśmy. Tak. Ile to jest funt? Ile to był funt cukru? Ile to może być funt? Zacier daktylowy. Ale bym destylował. No, z tego to byłaby siekiera. To jest cukru, tam jest w diabły. Funt cukru, nalać połową kwarty wody, zagotować, wyszumować. Wrzucić 2 łuty żelatyny namoczonej poprzednio na 2 godziny w wodzie i z niej lekko wyciśniętej. Gdy syrop wystygnie, wcisnąć 5 cytryn przez sitko, aby żadna pestka nie wpadła i wlać pół kwaterki dobrego araku. Spróbowałem już chrzanu. Wszystko to wymieszać w szerokim naczyniu. Bić ubijaczką, póki nie zbieleje zupełnie i nie zrobi się jak piana. Wtedy wlać w formę oliwą wysmarowaną i zastudzić w lodzie lub zimnej piwnicy. Ślicznie wygląda krem taki. Trzeba tylko pamiętać, aby cytrynę i arak lać w zupełnie zimną żelatynę. Takie kremy zowią się musem. Ciekawe. Takie buty. Tak. Proszę cię bardzo. Przekazuję, a ja się dalej zajmę naszą rypaną młotem kiełbasę. Nie morduj naszego żartu. Wygrzmociłeś tego dzika niczym żubra. Kto tam był następny, przyznawać się? Bo już mieliśmy Sylwię, tam jeszcze parę osób widziałem, Kuba był. Ten chrzan jak na razie jest największym hitem moim tutaj. No dobry jest, tak. Kto tam by chciał jeszcze się dowiedzieć, co mu na urodziny byśmy przygotowali? Kto tam jeszcze był w kolejce, kogo nie czytaliśmy? Właśnie, no.
Przypominajcie się. Bo my tu jesteśmy zajęci biesiadowaniem, wiecie. Jeszcze ogurasa sobie wezmę. 25 maja, dobra. 25 maja. Pierwszy byłeś, to masz. A gdzie kuźnia był? No to jest pewnie tutaj. Swoje zróbcie daty, ale to... To też. Tego. Urodziny Marleny, okej. Okay. Okej, okay, dawaj. Krupnik z perłową kaszą. Pieczeń wołowa z kartoflami. Jesiotr pieczony z sałatą. Szparagi. Tak po prostu. Dawajcie. Co wybieracie? Achyżo, póki jeszcze dzicz dycha. Leguminy, nie mogę tych legumin. Jeszcze raz. Chyba już kupiłem. 25 maja. Tak, wiem, widzę. Czytaj, achyżo. Krupnik z perłową kaszą, pieczeń wołowa z kartoflami, jesiotr pieczony z sałatą, szparagi. Przeczytam ci przepis na szparagi. Na pewno nie ma tu takiego przepisu. To jak chodzi o... Przeczytaj szparagi. Nie no, on musi wybrać, to nie ty wybierasz. Nie wcinaj się tutaj ze szparagami. Czy to jest w ogóle szans takie? Czy to jest coś takiego jak szparagi? Ja wam powiem, jak ja robię szparagi w międzyczasie. No. Ja mam niezawodny przepis na szparagi, zielone. Zielone. Ale już chyba pokazywałem kiedyś. Robiliśmy szparagi, czy nie? Nie pamiętam. Robiliśmy szparagi? Ktoś pamięta? W każdym razie szparagi zielone. Po prostu oliwa, wrzuca się je na patelnię. Po odłamaniu oczywiście tej takiej części twardej. Dzień później. 26 maja. Stary! A to twardziel, kurde. I się jeszcze tego publicznie przyznaję. Nie, dobrze, to 26 maja. Ja sobie po prostu nie podobały mi się tamte przepisy, więc... To jeszcze raz w takim razie, słuchaj ta. Dobrze, 26 maja, barsz ze śmietaną, paszteciki w krótkim cieście z grzybami, oho, ktoś tu kupił dużo szparagów, szparagi, i karaski smażone z rozpąką. Karaski? Karaski. Myślisz, że chodzi o karasie? Nie wiem. Barsz ze śmietaną, paszteciki w kruchym cieście z grzybami, szparagi i karaski smażone z rozpąką. Przecież te szparagi byśmy sprawdzili, to nie ma przecież na szparagi. Wybieraj to. Paszteciki. Paszteciki. W kruchym cieście z grzybami. No to szukam to w leguminach. Dawaj. Dawaj właść. A ty opowiedz o szparagach w międzyczasie. Ale jak ja tu szukam. My tu mamy też śledzika, tak? No. Pewnie ryby. No nie wiem, ale sprawdzimy te karaski. My je sobie sprawdzimy. To były paszteciki z kapustą i grzybami, czy jakieś inne? Paszteciki... No to kurna, mnie pytasz, ty masz zapamiętać, jak czytasz. No. To od masła. Od nadmiaru masła. W przepisach. Śledzik lubi pływać, tak. Rybka generalnie, ale tak, śledziki. Co proponują na Wigilię? A sprawdzimy! Zaraz sprawdzimy. A sprawdzimy. Tam jest długi rozdział, tyle samo z nami Wigilię. Bardzo dobry pomysł, pewnie lista będzie dłuższa. To jest co najmniej za 12 potraw, nie? Mm-hmm. Jak nie więcej. Sprawdzimy. Co prawda teraz już dawno jest już ta po obiedzie, bo wiosna idzie, ale... ale sprawdzimy, dobry pomysł. Okej. Okay. Ty, jest. Mam paszteciki 147. Mięsiwo młotem to grzmocić potrafi, a znaleźć paszczecików nie potrafi. Ciebie grzmotnę młotem, to zobaczysz. Zaraz to następną możemy sobie Wigilię. 147, tylko przejdziemy przez te. Nie jeden kuchcik stracił głowę, widząc Macieja topless utytłanego w oliwie grzmocącego mięso. Okej, okay, zaczyna się bardzo dobrze, to jest, zaczyna się ciekawie. Możemy sprawdzić, zobaczymy, gdzie jest w ogóle Wielkanoc. Też sprawdzimy, ale no. Okay, tylko, że Wielkanoc jest ruchoma, nie wiadomo, tak. Czy tutaj wiesz. Te klapki zaraz po prostu wylecą wszystkie, to trzeba do introligatora oddać. Tak. Paszczeciki z grzybów najczęściej się podaje w Wigilię i wtedy do grzybów można domieszać wątróbki z ryb.
No. Utarte na miazgę. Ugotować trochę młodych, dobrych grzybków suszonych, usiekać na miazgę, zagotować łyżkę masła, wrzucić cebulę usiekaną, podsmażyć następnie grzybki, parę łyżek śmietany, bo trubkę rybną, jeżeli jest, i trochę pieprzu, soli, garść bułki tartej. Wymieszać na ogniu, żeby zgęstniało i kładać na placuszki z francuskiego lub maślanego ciasta. Przykryć drugim placuszkiem, posmarować jajkiem, wstawić w gorący piec, przykrywszy na wierzch papierem. To są takie no, pasztyciki, no, tylko grzybowo-rybne. Boże. Ciekawe. Zobaczmy. Ja chciałbym dostać wtedy takie książki do ręki, jakbym... Kiedy jest Wielkanoc? Żył w standardzie głodującym. Którego jest Wielkanoc? No jest ruchomym świętem, to jest chyba pierwszy weekend kwietnia, czy ostatni marca, jak to jest? My tutaj tak średnimi jesteśmy tutaj. Czekaj, przesilenie to będzie na przesilenie wiosenne, tak? Tak, więc weźmy to będzie co, kwiecień czy maj? Kiedy nie, na pewno nie maj. Albo marzec, koniec marca, albo początek kwietnia. Kiedy są święta wielkanocne? To są ruchome, o to chodzi właśnie. Ale zawsze są w jakimś jednym konkretnym miesiącu. Niech ktoś sprawdzi, co to jest, ale sprawdź, co tam mają w tym czasie. No, sprawdź sobie koniec marca, początek kwietnia. I tak nie będziesz miał pewnie... A to w ogóle są porady na początku miesiąca. No. W maju. W tym miesiącu wiele produktów smak traci, a nowych jeszcze nie ma. Szparagi są najlepsze. No nie są w jednym miesiącu, no wiem o tym. Są na przełomie marca i kwietnia. To zależy od roku. Okej. Okay. To od fazy księżyca. No, czyli od przesilenia wiosennego, tak. Dobra, już wejdę w marzec i przejdę do kwietnia. Ponieważ w tym miesiącu i w następnym zwykle wypada post, na oba więc te miesiące podaję dyspozycję obiadów postnych 3 razy na tydzień z zastosowaniem zawsze do produktów tej pory roku. Nie, no to tutaj nie ustrzelimy dokładnie na... Tak, musielibyśmy sprawdzić konkretnie roki, kiedy wypadło... Teraz 9 kwietnia, tak? No to dobra, sprawdź 9 kwietnia. No dobra. W tym roku na 9 kwietnia, okej. Okay. Zupa szczawiowa z jajami. Rost, bef i krokiety z kartofli, budyń z szodonem. Znowu! Co to jest szodon? No to już czytaliśmy, co to jest, czy nie? Nie, no właśnie szodon nie czytaliśmy. Nie czytaliśmy, co to jest szodon? Ktoś może sprawdzić, co jest szodon? A to nie był ten słodki do popijania? Sprawdzaliśmy przecież! Ale szodon sprawdzaliśmy? Ten słodki, tak, do ptysi był. A, był, dobra, masz rację. No kurde, dobra, macie, mieszasz! Już. Myślisz, że ja pamiętam takie rzeczy. No, musimy za ciebie pamiętać. Dobra, zobaczmy tą wiki. Ale to, że grzmocił młotem mięsiwo w naszej kuchni opracowni, to pamięta. Kanon, dobra, dziękuję. Widzisz, ja się uczę całe życie. Ewidentnie, dobra. Że... Będzie się opowiedzieć. Zobaczmy, co ona pisze tutaj o... pierwszej wiosennej pełni księżyca. Zobaczmy, co ona pisze tu o tych świętach, proszę, bo to jest też dział... Dodatek. Obiady postne bez ryb w zimie. Pościć w zimie jeszcze, wiecie co? No. O, widzisz, to prawie trafi. 8 kwietnia. Okej. Okay. To byliśmy jeden dzień po, więc uznajmy, że trafiliśmy. Okej. Okay. Wigilia Bożego Narodzenia. Potrawy do wyboru. Ło, ale tu lista taka ło. Tak, to lista jest... No. Na parę, na całe dnie. To są jeszcze przykładowe obiady, wystawne, niewystawne. Jeszcze robimy rzeczy? Tego. Wiesz co, może zostawmy to sobie na grudzień. Przyjdźmy z ciekawości kilka chociaż na tą. To jest do wyboru. Przeczytamy tylko 24, bo to jest na każdy dzień masz w cholerę do wyboru tych rzeczy. No. Przeczytajmy 24. Jedziesz. Wersja A, potrawy do wyboru, to jest A. Sago na winie. Barszcz czysty z łóżkami z grzybów, zupa migdałowa lub zupa grzybowa. Zupę grzybową to ok. Mm-hmm. Sago na winie, nie mam pojęcia co to jest. To jest chyba jakiś rodzaj takiej... Strzelałbym galaretki bądź kiślu. No, kwaśnego to bardzo jest ci to możliwe. Możecie zobaczyć, to jest sago na winie? Sago. Sago. Sago na winie. Albo sago, co to jest? Ok, to była wersja A. Wersja B to jest paszteciki z ryb we francuskim cieście bądź paszteciki grzybów w kruchym cieście. Zupa migdałowa tutaj się domaga. Tak, zaraz możemy sprawdzić tą zupę migdałową, bo to jest ciekawe. No pewnie roztarte migdały zagęszczone w rosole pewnie, jak znam życie. W rosole wołowym albo jakim, tak. Jak znam życie, tak. Okej, okay, C. Mamy szczupak duszony z jarzynami, szczupak z pieczarkowym lub pietruszkowym sosem i garniturem.
Garnitur będzie jakieś przebranie będzie. Tak, 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 bo to mi się kojarzy. Ale nie dam głowy. Sago, rodzaj mączki wyrabianej z wnętrza palmy sagowej. To napisz sago na winie. Może to jest coś konkretnego. Nie, no jeśli to jest mączka, no to wiadomo, że zagęszcza. Czyli miałeś rację, to coś w rodzaju kisielu będzie, no, albo galaretki. Kisiel, zależy, jak to się... Zakładam, że będzie rodzaj kisielu. Tak, raczej tak. Aha. Pewnie kwaśnego właśnie na początek. Kwaśnego, ten... tak, żeby pobudzić trawienie. O, tutaj przynajmniej ktoś nie skrzywdził sandacza. Sandacz z jajami. Z jajami. Albo karasie ze śmietaną. Kaszka na grzybowym sosie, jarmuż z kasztanami, bądź groszek zielony z grzankami. Jezu, to jest opcji. Makaron zapiekany z parmezanem. Karp lub leszcz na szaro z rodzynkami. O Jezu, to jest ten taki w galarecie. No... Taki w galarecie z rodzynkami i z różnymi takimi śmieciami w środku. Zaiste jest ci to możliwe. No. Kluski ze śliwkami, gruszkami, pierożki kruche. Lin smażony z kapustą czerwoną. Łazanki z makiem. Masakra. Jaki żyk? No to on mówi o tym, że pamiętam, że reaguje teraz na tego, na tego lina, w tą karpia na szaro, sorry. To się nie dziwię, bo ten karp na szaro to jest legumina makowa. Dobra, karp jest w porządku, jest słodki, dobry. Natomiast mi zupełnie szczupak nie podszedł, powiem wam szczerze, śmierdzi mi. Sprawdźmy, ja lubię ryby, bardzo lubię ryby. Sprawdzimy, co to jest zupa migdałowa. Z ciekawości. Sprawdzimy tą zupę migdałową, tak. No, to jest spoko. Mam jakiegoś introligatora, żeby to dać komuś? No trzeba będzie znaleźć. Ktoś, jest tu jakiś introligator na sali? 99. To jest w zupach zimnych w ogóle. W zupach zimnych, no to jest logiczne. Okej, okay. No to jedziemy. Mam cię wyraczyć, czy będziesz czytał? Ja przeczytam. Ale... Funt migdałów słodkich, 10 sztuk migdałów gorzkich, oparzyć, obrać z łupin, usiekać bardzo drobno, następnie uwiercić w donicy. Podejrzewam, że chodzi o moździerz. My to mówimy, nie moździerz. Wiesz, co jest makutra? Taki gar gliniany, on miał takie, do ucierania, on miał takie żłobienie na bokach. Prawda? Czy są dwa rodzaje migdałów? I podejrzewam, że chodzi o makutrę, ale ja nie wiem... Może to nazwa. Być, bo faktycznie moja babcia coś takiego miała. Moja babcia na to makutra mówiła. Okay. I wałkiem to jest, się... A to jest donica. Nie wałkiem, tylko tłuczkiem takim, się... Takim okrągłą kulką. Się ucierało ciasta. To może być to. Uwiercić w donicy, skrapiając wodą lub mlekiem, żeby olejku nie puściły. Wlać w tę masę 2/4 gotowanej wody, wymieszać i przecisnąć przez serwetkę lub gęste sito. Miazgę jeszcze raz przetłuc, nalać trochę tego samego odwaru i jeszcze raz wycisnąć przez serwetkę. Włożyć 0,5 funta, nawet 3/4 cukru miałkiego i wymieszać. Cukier miałki to może być akurat cukier puder, w sensie taki zmielony, no bardzo drobno. Tak, są chyba różne rodzaje migdałów, no. No tak. Miałkiego. Osobno zaś ugotować na sypko ryż na mleku lub na wodzie. Jeżeli zupa ma być do suchego postu, to z cukrem, cynamonem i rodzynkami bez pestek. Wyłożyć wazę i rozebrać zupą. Co? Dobra. Taka zupa może być podawana na ciepło lub zimno. Prawdziwa migdałowa zupa, czyli orszadowa, zarobi się zawsze tylko na wodzie. Proporcje tutaj na 6 lub 8 osób. No właśnie wszystkie te proporcje, jakie ono podaje, zwłaszcza między 6 a 8 osób. No mówię, na dużą rodzinę. Tak? No ale mówmy się, te przepisy, które ja tutaj słyszę, to raczej dla biednych, to biednych... Nie. W biednych domach to by... No patrz, jak ona wygląda, no widać, nie była biedna. To raczej w domach, które miały zasoby finansowe trochę większe niż przeciętny biedny mieszczanin, tak? Mm. Mieszkający w drewnianej chatce. Także tutaj to widać, że to nie są potrawy tanie. Zobaczę moje urodziny. Zaczyna się dobrze, moje ulubione. Zupa z suszonych owoców, sandacz z jajami, łazanki z twarogiem zapiekane i budyń ze szpinaku. Okej. Zupa z suszonych owoców. Jak smakuje tak jak kompot suszonych owoców, to ja dziękuję za takie. Tutaj mamy 3/06. 3 czerwca, tak? Tak jest. Dobrze, sprawdzamy. To słuchaj teraz uważnie, będziemy czytać. Coś mi to tu przypomina. Zupa szczawiowa z faszerowanymi jajami. Z faszerowanymi jajami w ogóle. Okej. Kotlety cielęce z sosem cytrynowym, indyk nadziewany.
Pamiętaj, że budyń to nie do końca będzie to, co nam się wydaje jako budyń, bo my budyń jemy na słodko, ale pudding to też jest budyń, to jest dokładnie budyń, tylko on jest robiony już na wytrawnie, więc ze szpinakiem czemu nie? Może być podobnie. No. Zresztą są też rodzaje budyniu, które są tak, robi się właśnie, że się je odwraca z formy, tak, i też się kroi. Tak, no to właśnie te puddingi, takie typowo brytyjskie puddingi. Ale na słodko, to one też są na słodko, nie? No mogą być. Są różne. Tak jak te wszystkie filmowe te... Dobra, to przeczytaj jeszcze raz, bo tutaj trzeba wybrać. Zupa szczawiowa z faszerowanymi jajkami. Szpinakową. Dobrze. Jaką szpinakową? Szpinakowa była u mnie. Tej. U ciebie jest zupa szczawiowa z jajami, kotlety cielędze w sosie cytrynowym albo indyk nadziewany. Gdzie mnie tu kradniesz moją szpinakową? Szczawiowa, tak? Tak. No nie wiem, zobaczymy. Mamy czytać szczawiowa czy coś innego? Już zaraz się dowiemy. Chociaż mnie też interesuje ten budyń ze szpinakiem. Ale sądzę, że chodziło o szczawiową. No, szczawiowa z faszerowanymi jajami. Dobra, masz przeczytać. Czego ci znajdę. Dobra. Jestem pewien, że jakby mógł, to też by swoim młotem by grzmocił tą zupę szczawiową. No i nawet nie, że będziesz grzmocony tym młotem, bo po tym po prostu streamie już ja cię to... Inaczej tyle mięsiwa by nie było. Tu, gdzie są te sosy? W ogóle to jest sosów. Zupa zwyczajna. Zupa zwyczajna. Wiecie, to tak jest taka potrawa, to potrawa na winie, wiecie, co się na winie. To zazwyczaj bigos. Dokładnie. Zupa szczawiowa, 80. Sobie, a w ogóle pod spodem jest liście szczawiowe w rosole, czyli to nie to samo w ogóle. No nie, no bo nie siekane pewnie. Tak. Tylko w całości gotowane. Okej, okay, można tak. Znaczy ja znałem właśnie zupę szczawiową w dwóch wersjach. Robioną na rosole i nie na rosole. Zazwyczaj najprościej było dodać kostkę rosołową. No i faktycznie z jajkiem, tak? Ona jest z jajkiem? Nie, to jest zupa szczawiowa. Zakładam, że po prostu... Tylko to się wszystko... Wszystko się już rozpada. Zupa szczawiowa. Tutaj. A jeszcze jest liście szczawiowe. Aha, zupa z młodej pokrzywki. Dobra. Zupa pire ze zwierzyny. Ale trzeba było zobaczyć, to są, bo tutaj jest sama zupa szczawiowa. To była zupa szczawiowa z faszerowanymi jajami, więc zakładam, że trzeba znaleźć osobno przepis na faszerowane jaja. Pewnie tak, bardzo możliwe. Możliwe, że nawet nie w tej książce. Bo nawet prawdopodobnie nie w tej książce. To nieźle. To jest sobie... normalnie sprzedawanie jak DLC. Nieźle to sobie wykombinowała. No dobra, moi drodzy, to czytamy zupę szczawiową. Przepis z XIX wieku. Ugotowawszy dobry rosół. No. Usiekać tyle szczawiu, żeby zupa była kwaśna. Ten szczaw udusić na maśle, rozprowadzić rosołem i zaprawić śmietaną z rozbitą z mąką, dać się raz zagotować i wydać na stół. Jeżeli zupa ma być postna, a szczaw jest już starszy, to go dusić w większej ilości masła, rozprowadzić smakiem z włoszczyzny. Podejrzewam, że chodzi o wywar. Mm-hmm. Bo tak ona już mówiła, że rozprowadzać smakiem z rosołu. Czyli uh-huh. Tak, przefasować przez rzadkie sito, wziąć śmietany pół kwarty na półgarncowy garnek, łyżkę mąki, zaprawić zupę i wylać, mieszając łyżką w wazę, to składnie jest genialna, w której tyle żółtek rozbić z łyżką zimnego smaku, dobrze przeczytałem, na ile ma być osób. Dobra, jest to coś z tych zrozumiał. Cholery. Ale post najwięcej masła, to prawda, bo oni, widzisz, bo oni nie uważali masła za produkt, w sensie masło, mleko to nie jest zwierzę. Nie wiedzieli, że wysokokaloryczne, tak. Znaczy chodziło o to, że... No to nie mięso. No. Nie mięso, no to nie jest mięso. Tak? Do takiej, bo to jeszcze nie skończyłem. Do takiej zupy, czy postna, czy mięsna, podaje się jaja faszerowane lub na twardo gotowane. Albo wreszcie jaja w koszulkach na miękko ugotowane od razu w zupie. O, to jest ciekawe, jajko w koszulce gotowane szczawiowe. Po prostu wbijasz to jajko, zupę, tak. I poza... Ale tak, bo ona jest kwaśna. To one się zetną. Od razu się ścina i faktycznie jajka w koszulkach wychodzą. Kurde! Ciekawy patent. Skomplikowana ta zupa, zrobimy kiedyś. Marynowany szczaw wypłukać w wodzie z soli
i rozbić zupę tak samo zupełnie jak w świeżego. Jak ze świeżego. Czy jest opcja na... Aha, czyli jest opcja, jakbyśmy marynowany w słoiku. W słoiku, ten było, czy w puszce raczej. Zupełnie jak ze świeżego. To jest prawda to, co Ania pisze. Jak słucham tych przepisów, to dociera do mnie, ile umiejętności kulinarnych straciliśmy przez lata. Tych czasów przepis to ziemniaki obrać, bo inaczej ludzie zjedliby ze skórką. No taka prawda jest. No nie, ziemniaki gotowane ze skórką są fantastyczne, tylko... No, rozumiem, o czym mówisz. No tutaj weź szczawy też, żeby było dobrze, zagotuj i podaj. No tak, naprawdę, to nie ma za bardzo... Przy ciastach, przy tych leguminach były konkretne ilości, bo to znaczy, bo inaczej by nie wyszło, ale przy takich rzeczach jak zupy to po prostu... Takie orientacyjne, tak, że nie... Znaczy, są pewne miarki, ale mniej więcej, żeby coś było na grubość czegoś albo miało gęstość czegoś, tak, sprawdzić. To wszystko kwestia wyczucia tak. Kucharza, bardzo indywidualnych umiejętności. To jest ciekawe właśnie, faktycznie, te przepisy się zmieniły. Ktoś kiedyś powiedział, że bycie kucharzem, no to jest trochę, wiadomo, rzemiosło, trochę sztuka, tak? Tu potrzebne jest to wyczucie, to ten ostatni ruch, tak, który się wykona, żeby ta potrawa ostatecznie wyszła, jaka ma być. Ugotuj rosół. Tak, zaczyna się od rosołu. Musieliśmy przeczytać, może... Dobra, sprawdźmy rosół. Może sprawdźmy po prostu zwykły rosół. Sprawdźmy rosół, tak, sprawdźmy rosół. Zakładam, że będzie na samym początku tego będzie rosół. Jeżeli na samym początku to, czego? Tego z spisu to doczytasz. Na samym początku jego będzie. Tak. Sosy, nie, to będzie zupa. Jeszcze wcześniej. Ale zupy to się zaczyna od zup. Jeszcze dalej. Tu będzie najpierw rosół. Zaczyna, to jest w ogóle pierwszy przepis zupy. Rosół. Dzień dobry. To jest w ogóle pierwszy przepis tej książki. Wiadomo, do czego ona się potem odnosi cały czas. Do tego rosołu. Ale rosół. Słuchajcie, to jeszcze są... Miary i wagi u ćwierćczakiewiczowej. Jest tu opis tego, ile ona czego używała. Przedmowa autorki do 20. wydania pozycji obiadów na początku. Ale tu jest wyjaśnione te miary i wagi. Okay. Ale to nieważne. To nie ma znaczenia. W tej chwili to nie ma znaczenia. Rosół, strona 70. Patrzymy. Jestem bardzo ciekaw. To jest po prostu pierwszy przepis książki z rosół. No rosół to jest kultowa potrawa. Mówmy się, kto kurczę nie zna rosołu. Można nie lubić, ale rosół to jest taka podstawa zup. Znaczy, może nie wszystkich zup podstawa, ale podstawa, jeśli chodzi o zupy. Taki początek. Rosół. Długi przepis na całą stronę. O, skomplikowana sprawa, moi drodzy. Zaraz po nim jest bulion, co jest logiczne. Niech ktoś zawoła Rożpa, żeby słuchał tego. Tak. Potem sobie obejrzy, nieobecnie racji nie mają. To prawda. I sobie radzę. Rosół. Dobra, już mnie rozwalili na dzień dobry. Chcąc mieć rosół tęgi, trzeba liczyć funt mięsa na osobę. Funt mięsa na osobę. Na lżejszy, czyli zwyczajny, dość jest pół funta. Mięso zupełnie bez płukania zalać świeżą wodą. W każdym razie lepiej miękką niż twardą i gotować na bardzo wolnym ogniu, bez szumowania, które dziś chemia odrzuciła jako odbierające smak rosołowi. To jest ciekawe, bo ja w szkole gastronomicznej w latach 90. byłem uczony, że trzeba odszumowić rosół. Ja też wszyscy odszumawiają, bo przecież przeźroczysty jest ładny. Ciekawe, to jest ciekawe. Nie odszumawiają, bo to jest smak. Ale tutaj pisze zupełnie coś innego. Ciekawe. Nie no, panie składowy, właśnie specjalnie dla ciebie rosół czytamy. Niesamowite. No, pojawił się rosół. Się uczymy przez całe życie, umieramy głupi, no. Gdy po godzinie blisko takiego gotowania przestaną się pokazywać szumowiny, odstawić rosół od ognia, zalać łyżką zimnej wody, a tłustość, zwana pozłotą, oddzieli się natychmiast i pokaże na wierzchu. Fusy zaś opadną na spód. Okay. Wtedy trzeba ową tłustość starannie zebrać, gdyż jest niestrawną. Rosół posolić, to musieli strasznie tłuste mieć przed rosołem.
Rosół posolić, włożyć płaszczyzny rozmaitej, jako to pietruszki w korzonkach, selerów pokrajanych w ćwiartki, porów, marchwi, bulwy, a nawet jedną cebulę w całości, a z łupiną pierwszej na blasze lub pod blachą upieczoną. Czyli pieczoną cebulę z łupiną, no to co, o czym właśnie składowy mówię? Jeden lub dwa suszone grzybki i nieco kwiatu muszkatołowego. Kwiatu muszkatołowego, czyli nie gałki. Może to samo, może chodzić o gałkę. Może chodzić o gałkę. Chodzi o gałkę muszkatołową, no. Co? Ale zobacz, odtłuszczali rosół, ale szumowinę zostawiali. No, ciekawe, nie? No. My dzisiaj dokładnie odwrotnie. Robimy dokładnie odwrotnie. Tłuszcz się zostawia, bo to mięso nie jest tłuste zazwyczaj. Podejrzewam, że wtedy mieli o wiele tłustsza mięsa. Tłuszcze, tłuszcze, i tego tłuszczu to tam było tak, podejrzewam, grubo. Tak. My teraz mamy takie oczka tylko, a wtedy podejrzewam, że tego tłuszczu to jakbyś nalewał pierwszej osobie, to sam tłuszcz by był. Najprawdopodobniej go tak być. Ale szumowiny mi zostają, ciekawe. Ale opadnięte na dno, czyli tak naprawdę są, ale... No trudno powiedzieć, wiesz, podejrzewam, że jak się opadną na dno, to i tak przy nakładaniu mogą tam zostać, nie? To jednak klarowny będzie rosół. Nie wiem. Domyślamy się tylko, gdybiemy. Jesteśmy w trakcie robienia rosołu. Skończyliśmy na kwiacie muszkatołowym. Włoszczyznę kłaść trzeba w miarę ilości mięsa. I tak. Na 5 funtów mięsa wystarcza 5 cienkich lub 3 grube korzonki pietruszki, pół selera, 2 pory i 3 marchewki. Okay. Bardzo specyficzna ilość. Kala... konkretna. Tak. Tutaj już konkretnie. No, rosół to jest jednak sztuka. Ewidentnie do rosołu podchodzi bardziej tak konkretnie, a nie że garści szpinaku. To jest jedna z takich potraw, które pokazują klasę kucharza, tak? Umiejętności. Dlatego my nigdy nie robimy rosołu tutaj. I teraz dalej, uwaga, to jest ciekawe. Kalafiory i kapusta włoska dodają bardzo dobrego smaku. Należy je sparzyć i włożyć na godzinę przed wydaniem na stół. Okej. Okay. Dziś świeżą włoszczyznę zastępuje wybornie suszona. Czyli już mieli suszoną. Bo 160 lat temu, to ile rzeczy już było wtedy w sumie. Prawda? Takich, no. Żelatyna w płatach już była. Uh-huh. W sensie, bo ona to ewidentnie mówiła o użyciu dwóch płatów żelatyny. Tak, ona do dzisiaj jest. Do dzisiaj jest, ale że wtedy już była, o to mi chodzi. Uh-huh. Że była normalnie do, już 160 lat. Rzadko się co prawda w Polsce już używa w takiej formie. Rzadko. U nas się w proszku zazwyczaj, nie? Zazwyczaj w proszku, tak. Ale mówię, że wtedy była to ciekawe. Kładąc w rosół kawałek cielęciny, należy ją poprzednio włożyć w ukrop, zagotować, odlać pierwszą wodę precz i dopiero precz. Włożyć, tak, i dopiero włożyć w garnek, inaczej rosół zbieleje. No bo cielęcina jak się gotuje, to robi taką brudną wodę faktycznie. Zowie to się blanżerowaniem. A, czyli blanszowanie. Okej, okay, czyli też jak słowo skądś dotarło, ale nie do końca to. No ciekawe. Można także włożyć w rosół drupka lub odkaczki lub kury, co bardzo podnosi smak rosołu. Ja zakładam, że drupka to będą jakieś rzeczy, których oni nie używają części. Normalnie w jedzeniu. Znaczy, założymy, że to będą rzeczy, których oni normalnie nie używali w jedzeniu. To będą albo skrzydełka, albo jakieś łapki, albo coś takiego, szyjki może. Coś czego się wiesz, to będą drupka, w sensie... Bardzo możliwe, jak możecie sprawdzić, sprawdźcie. Nie, może nie powiem, że odpadki, ale w sensie takie rzeczy, których wiesz... Które raczej się nie je, ale tak. Można z nich wywar ugotować. Tak, więc tak, to co tam są drupki, ale... Tak, teraz się sztukę kupuje. Nie, no właśnie są drupki. Nie, to nie będą podroby, bo ona o podrobach mówiła osobno i używa słowa podroby, typu wątroba i tak dalej. Ale nie wiem, zobaczcie, czy to... Widzisz, dlatego by się Łubocki przydał na tym streamie, on by nam wszystko powiedział. Drupki, co to mówię drupki? Może są podroby, ale nie sądzę, żeby do rosołu dawali podroby. Raczej nie. Chociaż... Jak dodawali do grzybów wątróbki rybiej, no to... W sumie się nic mnie nie zdziwi. To nie do grzybów, tylko do paszteciku. No, ale to jakiś problem. To wiesz, pasztety się robi z bardzo różnych składników. Ja wiem. O. No okej. I tutaj jedziemy jeszcze dalej. Rosół powinien się gotować 4
do 4,5 godzin, nigdy więcej. Zawsze na wolnym ogniu. 4 do 4,5 godziny. To jest jakiś mały zakres różnicy, ale konkretnie, tak, nigdy więcej, ale... Ha. No wiesz, jest to ewidentnie to jest zakonu, to dobrze przemyślany przepis, bo tutaj tak, widać, że chodzi o sprawdzenie po 4 godzinach, czy jest ok, jak nie, to jeszcze te pół godziny, ale już nie dłużej. Okay. Jeżeli gatunek mięsa jest miękki, 3,5 godziny wystarcza. Czyli to kwestia, żeby mięso się ugotowało do miękkości, w takim razie, czyli o to chodzi. No dobra. Przed wydaniem na stół odstawić rosół na chwilę od ognia, żeby się sklarował, zebrać resztę po złoty, jaka się okaże, i przecedzić w wazę, do której pierwej kładą się przygotowane do rosołu dodatki i nieco drobno usiekanej zielonej pietruszki. Czyli siekamy te wszystkie rzeczy z rosołu, warzywne, do wazy, odcedzamy i przecedzamy przez sito. Żeby samym klarownym rosołem zalać, a nie tak, może samym klarownym, ale tak. No i mięso osobno się kroi, podejrzewam, w plastry i dodaje... Jako sztukę mięsa. Jako sztukę mięsa do rosołu, to kurczę, taki trochę ramen. Nie? Biorąc pod uwagę ilość mięsa, jakie tam pakują i warzyw, to kurczę, wypisz, wymaluj, to jest ramen. Ciekawe. No ciekawe, to jest ciekawe. No dobra. Fajna sprawa. Macie jeszcze jakieś pomysły na konkretne potrawy, które moglibyśmy sprawdzić? A ja tymczasem jeszcze przetrącę odrobinę zarąbanego przez ciebie mięsiwa. O, wołowina. Tutaj zewnętrzne oznaki dobroci mięsa. To też są takie porady na samym początku każdego rozdziału. Dawaj. Wybrać mięso bardzo czerwone, oblane tłuszczem białym, przypominającym świeże masło. Aha. Tłustość ta powinna być twardą, tak, aby nie ustępowała pod palcem. Tłustość bo jest miękka, a kolor mięsa brunatny lub siwy są niezaprzeczalnymi oznakami pośredniego gatunku mięsa. Smalec, zobaczcie. To są właśnie, nie wiem, czy w ogóle w leguminach myślisz będzie? Nie wiem, czy będzie to w ogóle smalec. To smalec w leguminach? Nie dziwiłbym się. Właśnie. Legumina z wieprzowiny. Grzanki z ananasem są w ogóle. Ja powiem, że w pasztetach jakieś. Słyszysz, grzanki z ananasem są. Sprawdź smalec, faktycznie. No szukam, ale nie wiem, po czym tego szukać. Dobry pomysł. Myślę, że tu może nie być smalcu. Ja w majonezie nie było, ale możemy zaraz też je przeczytać. Majonez ze śledzia na śniadanie, tak a propos. Majonez ze śledzia. O Jezu, chyba wiem, o co chodzi. Dobra. No, ale nie będziemy. Pewnie w makutrze ucierany śledź. Tak. Na krem. Znaczy, to nie jest głupie. Patrząc na to, jak tu wiele potraw jest dosyć albo bardzo słodkich, albo tłustych, to śledź to jest dobra rzecz. Wiesz, tu może nie być w ogóle przepisu na smalec, dlatego że smalec to jest coś, co oni nam zawsze mieli na zasadzie. Tego się używało, wiesz, jako do smażenia tłuszczu i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie jest coś takiego. Możliwe, że oni wtedy nie jedli go do chleba. Że to nie jest takie, w sensie mogli to jeść nawet do chleba, ale to nie było coś na zasadzie wartego przepisu. Że to jest po prostu wytopiony tłuszcz. Że się przy okazji czegoś robiło. To jest moja teoria, że tu może w ogóle nie być. No może tak być. Zapamiętaj stronę 125. 125. Dobrze, zapamiętaj ją, a tu zaraz... 125, jakbyśmy zapomnieli na przypomnienie. Może to naprawdę nie być w sensie z tego powodu, że smalec się sam robił przy okazji czegoś. Widziałem osobiście, jak ogórce też nieźle wygrzmocił. No to nie będzie smalcu. No to po prostu nie będzie smalcu. Zobaczmy ten. No dlatego mówię, że te przepisy, no dokładnie. Że te przepisy to nie są dla biednych ludzi. To nie jest książka dla biednych ludzi. To są przykładowe obiady dla bogatych, czy dla ważnych gości. To są w ogóle całe, co powinno się podać, w jakim momencie i tak dalej. To jest książka dla kogoś, kto ma swojego kucharza w domu. Tak, to jest dla jego. Tak. To są całe przepisy, jak powinna wyglądać z czasówką, kiedy podawać co i z jakim alkoholem. Wtedy kucharz to był gość. To był kurde. Jeden z ważniejszych ludzi w każdym bogatym domu. Dobra, jaja w majonezie.
Rozmaicie podają jajka na śniadanie, ale przepis, jaki tu podaję, jest zupełną nowością. Ugotować jajka na twardo, gotując nie dłużej niż 5 minut od zagotowania wody. Ostudzone obrać z łupiny, przekrajać na połowę ostrym nożem i przygotowany gęsty majonez, jakim się zwykle rybę polewa. Lecz nieco mocniej solony. Najpewniej to nie jest dokładnie majonez, który mówi, to jest raczej rodzaj aioli, to co ona tu mówi. No rozgryziemy to. Tak. Umoczyć każdą połówkę w tym majonezie i układać na talerzu. W środku ubrać zieloną oliwką przepołowioną bez pestki. Podawać na śniadanie dzieciom lub na zakąskę po wódce. Wygląda jak ciastko polewane konserwą. Dzień dobry, Mareczku. Jak nam podasz swoją datę urodzin, to ci sprawdzimy przepisy na twoją datę. Dokładnie. To ci podamy przepisy na twoją datę urodzin. Ciekawe. Mi się doszedłem, tak jest. A ja szukam majonezu. Będziemy w leguminach. Mówi się przyszłem. Tak. Na śniadanie dzieciom po wódce. Nie no, rok nas nie interesuje, ale dziękujemy. 29 października. No tak. bez, no już nie musiałeś się tak obnażać. W internecie. Październik, 29. Jeśli chodzi o rok, to tu nie mamy podziałki. To jest wszystko z XIX wieku. Wszystko. Zaraz sprawdzimy, 24, zapamiętajmy to. Dobra, 29, 10, czytamy Mareczka. Zupa ze świeżych rydzów. Słuchaj, bo wybierasz potrawę. Właśnie, wybierasz potrawę, którą ci przeczytamy. Słuchaj. Zupa ze świeżych rydzów, zrazy z kaszą, kwiczoły, legumina czekoladowa. Co wybierasz? Przeczytam jeszcze raz. Zupa ze świeżych rydzów, zrazy z kaszą, kwiczoły, legumina czekoladowa. Kwiczoły to jest chyba jakieś jeżyna. Kwicoł to jest ten z wies. Kwiczoły. Z Janosika. Co to są kwiczoły? Gdzie tego szukać w ogóle? Kwicoł był w Janosiku. No i co to było? On kwicoł jak umierał, a nie... Nie wiem, kurwa, gdzie tego szukać, szczerze mówiąc. No to na K. Legumina? By the way, od jutra robię casting na współprowadzącego. Bo ten niestety nie przeżyje dzisiejszego postreamu. Gdzie mogą być kwiczoły? Nie mieli sprawdzić, czy to w ogóle jest kwiczą, czy nie wiedział, gdzie tego szukać. To jest przepis na brukiew, to może być? Nie, no kwiczoły no, szukaj. Też jestem ciekawy, chcę wiedzieć. Pinko. Dziękujemy. Bo on grzmocił, ja widziałem. Nie! On grzmocił to swoje mięsiwo w naszej kuchniopracowni, widziałem to. Nie. O, kwiczoły wytwornie podane. Dobra, znalazłem nawet. Kwiczoły? Wytwornie podane. Wytwornie? Wytwornie? Wytwornie podane. Wytwornie. No, nareszcie coś dla podniebienia jeszcze pani. Okej. Okay. Dajesz. Kwiczoły, będące potrawą smakoszów, tylko na bardzo wygiętych pojawiają się stołach. Oczyszczone z piórek naciąć z lewego boku pod skrzydłem i wyjąć żółć z wątróbką. Dobra, kwiczoł to jest rodzaj ptactwa. To jest ptak. Okej. Okay. To może być jakaś perliczka w tym stylu, to będzie kwiczoł. Zobaczcie, co to był kwiczoł, bo to nie jest coś, co już to jest zmieniła się nazwa tego. Sprawdźcie kwiczoła, pierwszy słyszę. Tak, to co to jest kwiczoł, bo to coś się zmieniło, bo to ja teraz już kojarzę, jakieś widziałem. Wiem, że ptak, dziękuję, ale jaki? To się chyba już nie nazywa. No to już do tego doszliśmy, że to jest ptak. Dziękujemy, Sylwia, tak. Potem je opłukać, przekroić wzdłuż, tak aby same piersi wraz z kostką, na której leżą, i szyjka z łebkiem zostały w całości. Resztę zaś kwiczoła wraz z całym wewnętrznym ustrojem po wyjęciu żółci wrzucić w rozpuszczoną na biało słoninę w rondelku. Czyli na głębokie tłuszcz. Tak. Włożyć odrobinę cebuli, poddusić na wolnym ogniu ze 25 minut, a gdy ostygnie, utłuc w moździerzu i przefasować przez rzadkie sito. Dołożyć do tego farszu łyżkę na 6 kwiczołów młodego masła. Czyli na 6 kwiczołów jedna łyżka masła. No kwiczą to kwiczą. Czyli wszystko jasne. No dobrze, no. Tak się nazywa ten ptak. Okej, okay, dobrze. Zdawało mi się, że mogę się zmienić. Czyli okej. Okay. Posolić, popieprzyć, wsypać odrobinę gałki muszkatołowej, wbić dwa żółtka. Czyli ona mówi o gałce muszkatołowej, czyli kwiat muszkatołowy to było coś innego. Czyli jednak to było coś innego. Okej, okay, okej. Okay. Katarzyna Mazeran, dzień dobry. Pierwsze co piszesz na naszym kiedykolwiek streamie, to o ptakach. No. Dziękujemy. Dołożyć do tego farszu łyżkę na 6 kwiatów młodego masła, posolić, popieprzyć, wysypać drobnymi gałkami muszkatowymi i 2 żółtka. Zrobić zwyczajne ciasto francuskie. Nie no, to
zabolał. Wykrawać szklanką krążki na pół palca grubości, na cieście położyć troszkę farszu, na to położyć zręcznie posolone już poprzednio piersi, zakładając łebek z szyjką na wierzch. Ja wiem, ja widziałem tą potrawę, ona faktycznie, to są czasem takie malutkie, to są takie malutkie. Tak, i one chrupiące się je... Dlatego się robi na raz. W sensie oni to robią jak w cieście francuskim, widziałem. Na raz razem z główką. Jest szyją. Taki film Uczta Babette. Jest coś nie takiego. Wiem, czy kojarzycie. Tam chyba jedli coś takiego. Na cieście położyć to. To jest klasyczna nowelka i klasyczny film. W trakcie położyć troszkę farszu, na to ułożyć ręcznie posolone poprzednio piersi, zakładając łebek z szyjką na wierzch, posmarować grubo masłem i wstawić pod blachę, podając dobrego drzewnego płomienia, aby się szybko zrumieniły. W czasie pieczenia kilka razy masłem wysmarować, brzegi zaś ciasta po ułożeniu kwiczołów posmarować ostrożnie rozbitym jajkiem. To w dobre pół godziny powinno być gotowe. Ułożyć na półmisek i podać. Bagiej zgwiczą jak gotowe. Bagiej zgrzmocił młotem, to kuchciki tam kwiczoły. Panie składowy, jaką ty tam datę miałeś podawać? Bo ja oczywiście nie pamiętam już. To panie takie składowe miał urodziny. Przypomnijcie tam jakąś datę, kogo pominęliśmy. Nie, no to właśnie tylko nasz gnom tutaj, w sensie nasz reżyser. 24.07. Dobra. Co to jest 07? Lipiec. Lipiec. Wiedziałem, że coś na L. Kwiik! 24 lipca, zobaczmy, co tu mamy za fajne. Także kwiczołów raczej nie ugotujemy. Raczej tutaj, nie, ciężko byłoby je dostać. Ha! Brak przecinków jest też ciekawy w tej książce, w sensie, bo tu jest barsz zabielany z botwiny z jajami. W każdym miejscu możesz wstawić przecinek i będzie zabawnie. Barsz zabielany z botwiny z jajami. Barsz zabielany z botwiny z jajami. Okej. Okay. Mało ubaw, no. Polędwica z kartoflami, pyza z sokiem malinowym. Mhm, czyli jakiś rodzaj deseru. No, co byś Marcinie chciał posłuchać? Co byś chciał posłuchać? Czegoś? Powiedz, a będzie ci dane. Wygrzmocimy cię jego wielkim młotem, żeby twoje mięsiwo było delikatne. Zjedz sobie smalczyku. Między pyzą a polędwicą. I będzie polędwica. Polędwica z kartoflami. Tylko to będzie ciekawe, co to jest, bo to jest niekonkretnie. Będzie polędwica, dobrze. Zobaczmy, co mają na myśli. No to było banalne. Pewnie upiec w piekarniku jakimś czy coś i podać z ziemniakami ugotowanymi. Banan i polać pewnie sosem własnym. Pisałem o smalcu jako ketofolia, że to jest tłuszcz wytapiany jak się ubija, ale co? Brawo dla... co? Mazerant, wylew miałaś. Mi czytać. Właśnie, sorry, przepraszam, Rosz, po fakcie nie czytaliśmy polędwicę. A ja nie wiem, bo tu jest ogólnie, tu jest jeden rodzaj polędwicy. W sensie tu jest ciężko na tym przepisie znaleźć. Więc znajdźmy jednak, przepraszam cię Marcinie, no, weźmiemy pyzę. No ale co znaleźć ciężko? Nie, bo tu jest, już czytaliśmy polędwica, tu nie ma więcej przepisów na polędwicę. Aha. Tu są polędwica modyfikowane i dodajesz modyfikator z innego przepisu do niej. Oho, okej, okay. Dobra, to pyza lecisz. I czy to była pyza? Nie wiem, ty czytałeś. Pamiętasz, czy to była pyza? Czy to była pyza? Wygrzmocona młotem? Sałata to pewnie jest, no to pyza, zobaczmy, co, gdzie to może być? W leguminach zapewne. Jest pyza. Przyznaj się, jaśnie pan ci się nawinął pod tego młota i go zatłukłeś. Przyznaj się, wygrzmociłeś jaśnie pana czy nie? Wygrzmocił jaśnie pana. Oj, ale krzyczał. Co? Dlatego to dla jaśnie pani grzmocimy mięso. Wiesz, bo to jest pyza jako osobny przepis i sos malinowy pewnie będzie gdzie indziej, więc przeczytamy pyzę. Co to będzie pyza? Dobra, wziąć kwaterkę mąki, kwaterkę mleka, 4 jaja, 2 łuty drożdży, 2 łyżki masła, 2 łyżki cukru. Połowę mąki rozczynić mlekiem i drożdżami. Gdy się ruszy, dosypać mąki, ruszy, czyli pewnie jak zacznie rosnąć, nie? Ale zobacz, mąki, dodać jaja, masło i cukier. Ale pyza to zupełnie coś innego. Ubić to razem na miseczce i włożyć w formę masłem wysmarowaną. Można także kłaść łyżką ciasto w rondel, za każdym razem maczając łyżkę w roztopionym maśle i układając kubki, jedną przy drugiej. Gdy się tak rondel napełni do połowy, dać wyrosnąć, przykryć szczelnie, wstawić większy rondel z gotującą się wodą, której powinno być na 2 cale i gotować całą godzinę, podlewając wody w miarę wygotowania się. Czy jest trochę robienie w takiej kąpieli wodnej. Czy znowu pudding.
wydać w całości, a kawałki same będą się rozdzielać. Polać roztopionym masłem, posypywać cukrem lub podać z malinowym lecz wiśniowym sokiem. Można także zamiast na parze upiec taką pyzę w piecu, lecz nie należy jej trzymać dłużej niż na pół godziny. Czy to jest rodzaj takiego papucha jakiegoś? No tak, no tak. Nie papucha, no to jest, to się zetnie, to będzie taki... Takie coś. Jak nie zdążę, to nie zdążę, trudno, ale widocznie tak. Ha, ciekawe. Dobra, macie jeszcze jakieś pomysły, co chcielibyście sprawdzić, czy do następnego spotkania i wracamy do naszej biesiady? Tak. Z książkowej. Tak, ja myślę, że możemy faktycznie... Możemy tak sobie biesiadować regularnie. Tak. Możemy wracać za jakiś czas do tego. No to zobaczę, jeszcze bym jedna rzecz tu zainteresowała. Obiad na rok przestępny, obiad wystawny podczas zimy, obiad wystawny podczas wiosny, obiad mniej wystawny, obiad wystawny podczas lata. To są całe, co powinno się podczas dodawać takich rzeczy. Wow. Na śniadania proszone podaje się bulion, barszcz czysty w filiżankach po rozmaitych zimnych, ostrych przekąskach. Z potraw zaś używane są majonez z ryby do drobiu, kotlety wszelakiego rodzaju, potrawy lub pasztety, ryby w całości z sosem, wszelkie pieczyste, konfitury, owoce, torty. Na kolację zaś również podają bulion w filiżankach, lecz się bez tego obejść można. Czy jest coś o alkoholu? Nie, nic tu nie ma. Nie ma w ogóle nic alkoholu takiego. Żadnych alkoholu. Napitków? Nie ma. Podejrzewam, że osobną książkę zakładam, mogła. Że mogła mieć osobną książkę o nalewkach czy czymś takim. Tak. Mogła mieć całą, bo to wygląda jakby faktycznie... Tu jest cała jej historia na początku, ja się następny raz przygotuję. Tak, bo tu jest, że Lucyna Ćwierkiewiczowa pobiła niewątpliwy rekord popularności wśród autorów wydawanych u nas książek kucharskich. Ona była jakąś celebrytką kucharską, ona była Magdą Gessler na tych czasów. Nie porównywałbym tak tego. Ile Magda Gessler wydała takich książek? Wiesz, telewizja jest zupełnie innym medium. Widzisz, książki kucharskie przed jej książkami były bardzo ubogie. Składały się z prostych przepisów, gdzie były tylko składniki, a ona dodała do tego sznyt literacki. No proszę. Co 83? To jest na stronie 83, nie wiem. A, co, zrzucacie na stronę? Nie sądzę, ale... Macie jeszcze jakieś pomysły? Ja sądzę, że powinniśmy... 83 książki. Ty, czy wiesz, że już my prawie 2 godziny napieprzamy? No i z tej książki? Kurde, dlatego cool. Ten. Gessler. 83 książki Gessler, okej. Serio. Dobrze. Ja myślę, że skończymy na tym dzisiaj. No, my spotkamy tutaj... się przy następnej okazji, jak ją tylko oddamy tą książkę do jakiegoś introligatora, bo ona się autentycznie rozpada mi w rękach. Jak znacie jakieś namiary, to dajcie znać. My tu tymczasem będziemy dalej biesiadować. Tak. I dziękujemy wam bardzo za dzisiaj, za udział. Z książką jeszcze wrócimy, z tymi przepisami tak. I z biesiadą, bo wydaje nam się to fajną formą. Taką tak, biesiadowania i rozmawiania o różnych pierdołach. Książka była dzisiaj tylko pretekstem do zobaczenia, jak to działa. Było bardzo fajnie. Wyjątkowo. Koszula mi się jeszcze bardziej rozpiewa niż wcześniej. Miłego weekendu wam życzymy. Trzymajcie się, dziadkowie. Bawcie się dobrze, zdrowo. Będziemy grzmocić mięcho, żeby było jak najbardziej strawne dla panny. No plan jest taki, żeby z niej coś ugotować. Dokładnie. Zobaczymy. Dziękujemy.